Działalność nierejestrowana, czyli jak zarabiać w internecie legalnie, bez rejestrowania firmy i bez żadnych kosztów. Chcesz wystartować z własnym biznesem, ale nie wiesz, czy da się na tym zarobić? Boisz się, że jeśli twój pomysł nie wypali, to narazisz się na wysokie koszty związane z prowadzeniem działalności? Możesz zapomnieć o tych wszystkich zmartwieniach i zacząć działać już teraz. Dzięki działalności nierejestrowanej możesz spokojnie zacząć sprzedawać usługi i produkty już dziś. Legalnie, bez żadnych formalności, bez żadnych wydatków, bez opłat za ZUS, bez księgowych. Jedyne co potrzebujesz to kawałek kartki do zapisywania co sprzedasz i stronę internetową do prezentowania i sprzedawania swoich produktów. A propos strony internetowej, w opisie poniżej znajdziesz linki do filmów pokazujących krok po kroku jak zrobić stronę internetową albo jak otworzyć sklep internetowy. Z tego filmu dowiesz się dokładnie co to jest działalność nierejestrowana, kto może z niej skorzystać, praktycznie każdy. Jakie są ograniczenia, kiedy trzeba przejść na zwykłą jednoosobową działalność gospodarczą, czy warto wybierać spółki z o.o., jakie mamy formy opodatkowania i dużo, dużo więcej. Jest to powtórka z live'a, który odbył się 5 lipca 2022 roku, a moim gościem była pani Justyna Broniecka, specjalistka z dziedziny optymalizacji rachunkowo-prawno-podatkowej z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym oraz twarz marki ZUS to nie MUS. Link do strony internetowej pani Justyny znajdziesz w opisie poniżej, a na stronie tej znajdziesz sporo darmowych porad na temat prowadzenia własnej firmy. Poza tym jest tam sklep, gdzie zamówisz konsultacje oraz kupisz książki pisane bardzo prostym i zrozumiałym dla każdego językiem. Książki i e-booki, z których doczytasz jeszcze więcej na tematy poruszane w dzisiejszym filmie. A teraz krótkie intro i zaczynamy. Okej, to co, już witam Was bardzo serdecznie oficjalnie. Mam nadzieję, że już teraz żadne, nic nas nie będzie już niepokoiło. Dziękuję Mariusz za zaproszenia. Natomiast tak, po kolei. Nazywam się Justyna Broniecka, prowadzę markę ZUS to nie MUS od ponad 10 lat. Zajmujemy się pomaganiem przedsiębiorcom w tym, żeby płacili mniej podatków i żeby więcej pieniędzy im zostawało na inwestycje, które docelowo mają zabezpieczyć ich taką przysłowiową emeryturę, bo wiadomo, że przedsiębiorcy na emeryturę chodzą najpóźniej, o ile w ogóle. Tak, więc generalnie tutaj chodzi głównie o inwestowanie i w tym temacie dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o jakby tym momencie, kiedy z działalności nierejestrowanej można już przejść na firmę i teraz pozostaje pytanie jaką, tak? Czy to ma być działalność gospodarcza, czy może coś innego. Także to myślę, że tyle o mnie. Tutaj widzę, że nie ma na razie jeszcze żadnych pytań, więc zaczniemy od naszego pierwszego pytania, które tutaj przygotowałem i jest to, czy można w Polsce zarabiać na własny rachunek bez rejestracji firmy? Dużo osób właśnie ma te sklepy już, stworzyło sobie sklep według tam mojego filmiku, natomiast czy to jest w ogóle legalne? I czy możemy tak właśnie zarabiać? I na co ewentualnie uważać? Czy są jakieś pułapki takie ukryte gdzieś tam, o których dużo osób na przykład nie wie? Okej, to tak. Od samego początku mamy coś takiego w Polsce jak działalność nierejestrowaną. Ona funkcjonuje już od kilku lat, 4-5. Nie tak długo wcale, ale już kilka lat jakby jest to legalne. Można tak prowadzić firmę. Oczywiście są pewne ograniczenia, czyli przede wszystkim to, że nie zakładacie firmy, więc nie musicie płacić składek do ZUS-u, nigdzie się zgłaszać do żadnego urzędu, tak po prostu wystawiacie fakturę. Oczywiście są to najczęściej faktury bez VAT-u, tam będą pewne wyjątki, ale o tym za chwilę, więc jest to faktura, na której nie ma podatku VAT, czyli wystawiacie tam, nie wiem, za jakieś produkty, które sprzedajecie na sklepie, wartość, kwota, tak, która się komuś za to należy, no i tyle. I wysyłacie taką fakturę do swojego kontrahenta. I teraz bardzo ważne jest to, że możecie zarabiać do połowy minimalnej krajowej. Minimalna krajowa aktualnie wynosi 3010 zł, tak więc mamy taką kwotę, czyli możemy miesięcznie mieć przychodów na 1505 zł. Jeżeli to przekroczymy, to powinniśmy w ciągu 7 dni zgłosić się i założyć działalność gospodarczą jednoosobową. Także tak to powinno wyglądać. I co do zasady, osoby, które nie mają, znaczy mają tak niskie przychody, no to nie muszą płacić VAT-u, bo mamy zwolnienie z VAT-u dla firm, które nie mają 200 tysięcy złotych obrotu rocznie. Jeżeli ktoś może 1500 miesięcznie, no to łatwo policzyć, że 200 tysięcy nie przekroczy.
Natomiast są takie wyjątki, bo znam osoby, które na przykład na działalności nierejestrowanej uprawiają jakieś doradztwo, na przykład biznesowe. No i doradztwo co do zasady w ogóle podlega pod VAT od pierwszej złotówki, czyli być może wcale nie będziecie prowadzili firmy, nie będziecie mieli zarejestrowanej firmy, natomiast jeżeli prowadzicie taką działalność, która z automatu podlega pod rozliczenie na VAT, no to nawet przy działalności nierejestrowanej w takich wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że ktoś tym płatnikiem VAT będzie. Natomiast zakładam, że większość z Was prowadzi sklepy internetowe, więc ten problem raczej nie będzie Was dotyczył, chyba że handlujecie tam złotem, no to, to jest to taki temat, gdzie rzeczywiście VAT może nas dotknąć. Okej, okay, no to no, a to ciekawe właśnie, bo z tym doradztwem, czy konsultacje to jest doradztwo? Chyba tak. Nie, to nie jest doradztwo. Ja też wystawiam fakturę na konsultacje biznesowe i nie jest to doradztwo. Jest to konsultacja, a nie doradztwo to jest, kiedy doradzamy komuś, jak ktoś ma zrobić i on robi według naszego sposobu. To jest zwykle związane z tym, że my bierzemy jakąś tam odpowiedzialność umówioną za nasze doradztwo. Natomiast konsultacja dotyczy coś bardziej na zasadzie coachingu, tak? Czyli rozmawiamy sobie, natomiast decyzja i jakby odpowiedzialność za tą decyzję należy do osoby, która takie konsultacje pobiera. Więc ja też wystawiam fakturę na konsultacje biznesowe, natomiast oczywiście no ja jestem płatnikiem podatku VAT, bo u mnie firma przerzuca 200 tysięcy, natomiast chodzi głównie o odpowiedzialność. Doradztwo jest przypisane, jakby przyklejone do niego jest duża większa odpowiedzialność za to, co doradzamy po prostu. Szczególnie jeżeli mówimy o doradztwie podatkowym na przykład. No to okej. Okay. To znaczy, to ciekawe, że oni w ogóle to jakby w ten sposób rozgraniczają. Dzięki Bogu dla mnie. Bo mi się konsultacje zdarzają. No, i tam ktoś na przykład do mnie po prostu do tego, jak to rozmawiamy teraz, łączymy się na Zoomie, no i tam właśnie podpowiadam, jak co, na przykład często jak na przykład jakieś problemy się pojawiają ze stronami, więc... No, to też mogą być usługi szkolenowe, nie? Po prostu, wcale nie musisz wystawać tego jako konsultacja, czy nawet, tylko jest to usługa szkolenowa, tak, pomagasz komuś też normalnie w pracy, poprawiać jego model pracy, tak czy owak. Czyli mamy już trzy bardzo, bardzo podobne rzeczy i to podejrzewam, że już, bo mamy też tutaj w zanadrzu temat odnośnie tego PKD, tak, to jest ten, żeby jak sobie dobrać to. I tak, tutaj trzeba uważać, tak, bo jeżeli przez przypadek wpiszę sobie doradztwo, no to jest problem, a jak piszę sobie konsultacje albo szkolenia, to już nie ma problemu. Mogę mieć sobie działalność nierejestrowaną. Trochę wyprzedzamy, ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli wybierzecie sobie PKD jakieś tam i to PKD, samo posiadanie tego numeru PKD w tym naszym zbiorze nie powoduje, że od razu musimy być na VAT-ie. Dopiero w momencie, kiedy wykonujemy jakieś prace, czyli zacząłbyś wystawiać faktury na doradztwo, to dopiero wtedy musisz być VAT-owcem. Natomiast to, że to masz na liście PKD, nie powoduje, że musisz od razu wchodzić na VAT tylko dlatego, że masz taki numer PKD. Tak więc liczy się faktyczny stan wykonywania jakichś rzeczy, a nie sama lista tych numerów. No, aha, no to ma sens, w sumie fakt. To ja chyba jestem tutaj bardzo dobrym właśnie takim przykładem takiego totalnie niezorientowanej osoby, więc podejrzewam, że to będzie bardzo przydatny właśnie live dla takich totalnie zielonych osób. Bo więc no, pewnie jeszcze nie jedno jakieś takie głupie pytanie zadam, także zaraz zobaczymy. Ja może teraz zobaczę szybko, bo tutaj widzę, że Jabkomen coś pisał w komentarzu. Zobaczymy, czy to jest odnośnie. Mamy pytanie, od ilu lat można założyć działalność gospodarczą. Żeby prowadzić swoją firmę, trzeba mieć w Polsce ukończone 18 lat i pełne prawa, nazwę to ogólne społeczne, tak, to o to chodzi. No i drugie pytanie, jeżeli chodzi o związane z usługami,
jak mam firmę związaną z usługami, a tworzę sklep internetowy, to czy muszę też tam wpisać działalność od razu, czy mogę dopiero wtedy, gdy przekroczę 1500? No nie, no jeżeli przekroczycie 1505 zł, to wtedy trzeba założyć działalność gospodarczą albo przejść na jakąś inną formę prawną, na przykład spółkę z o.o. Natomiast jakby w tym momencie trzeba nadwyżkę ponad 1505 rozliczać już za pomocą innego tworu niż działalność nierejestrowana. Aha, bo tutaj chodzi też właśnie, jeżeli, bo z tego co rozumiem, to on ma swoją działalność już usługową, natomiast teraz dodatkowo sobie stworzył sklep i chyba ten sklep prowadzi na działalności nierejestrowanej. Okay, takich rzeczy nie robimy. Jak macie działalność gospodarczą już otwartą, to wszystko, co robicie, to robicie od razu na tej działalności. Nie ma czegoś takiego, że macie dla części działalność, a dla części działalność nierejestrowaną. Z działalności nierejestrowanej mogą korzystać tylko osoby, które nie prowadzą firmy, czyli nie mają jednoosobowej działalności. Co więcej, takiej działalności nie mogły mieć przez ostatnie 5 lat. Czyli jeżeli ktoś prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w ostatnich 5 latach, to nie ma prawa skorzystania z tej działalności nierejestrowanej. Takie są ograniczenia. Ale na etacie pracować może ta osoba i wtedy sobie otworzyć działalność nierejestrowaną. Tak, tylko nie można łączyć działalności z działalnością nierejestrowaną. Tak, tego łączyć nie wolno. Ciekawe właśnie, dobrze wiedzieć. No to już mieliśmy tutaj od ilu lat można założyć OTG, czyli od 18, tak? No i działa. Aha, robienie zdjęć filmów z imprez, to chyba... Nie podlega pod VAT. Jeżeli chodzi o kasę fiskalną, to do 20 tysięcy w roku, nawet jeśli coś jest, czy coś podlega pod kasę, to mamy takie zwolnienie, czyli jeśli nie macie 20 tysięcy obrotu rocznie, to nie musicie mieć kasy. Natomiast żeby mieć kasę, trzeba mieć działalność, bo bez NIP-u nikt wam kasy nie założy. Więc po prostu na wszystko musicie wystawiać takie, no, powiedzmy, paragony imienne, tak? Czy też faktury imienne na każdą usługę. No to tutaj mamy też od Jabkman dobre pytanie. Co się dzieje, jeśli się nie zgłosimy? No co się dzieje? Póki tego nie znajdą, to nic, no. Tak? Natomiast jeśli znajdą, że taka sytuacja miała miejsce, to no, będziecie musieli zapłacić składki ZUS i podatek wstecz po prostu z odsetkami. Natomiast jeśli to będzie tam jednorazowa sytuacja, no to możecie, że tak powiem, zgrywać, jakie tam ja zawsze blondynkę. Natomiast jeśli to się dzieje non-stop, czyli robicie to, wiecie, celowo, to nie jest tak, że ktoś przegapił, no zdarza się, nie? Tylko to jest tak co miesiąc, no to jeszcze tam zależy, na kogo traficie, ale mogą być jakieś mandaciki za naruszane prawa, jak traficie na jakiegoś naprawdę abstrakcyjnego urzędnika, no to może to zgłosić się normalnie do prokuratury jako przestępstwo. Po prostu, no więc tak już idąc bardzo po bandzie. Czyli no, generalnie pracują tam i ludzie, i nie ludzie. Dokładnie. Okej, no to fajnie. Cóż, mamy tutaj kilka ciekawych pytań i do fajnych odpowiedzi. To co, to przechodzimy chyba do kolejnego pytania z listy, czyli czym charakteryzuje się działalność nierejestrowana? Jakie są zasady? To już się tam pojawiło trochę, nie? To jest tak, że nie możemy łączyć otwartej działalności z działalnością nierejestrowaną, no i nie możemy też zakładać, wystawiać faktur z działalności nierejestrowanej, jeśli w ciągu ostatnich 5 lat prowadziliśmy działalność, więc to jest takie ograniczenie. No i mamy tym ograniczenie kwotowe, tak? Połowa minimalnej krajowej, czyli na ten moment to jest 1505 zł. Co roku ta kwota się zmienia. Rząd mówi, że podwyższy się minimalne wynagrodzenie to chyba o 600 zł, czy coś takiego od stycznia, więc też ta działalność nierejestrowana się no bardzo mocno podniesie, nie? Ta kwota. I to właściwie tyle, że chodzi o ograniczenia. Trzeba być uważnym na ten VAT. Co do zasady się jest bez VAT-u, natomiast są sytuacje wyjątkowe. Handel samochodami, na przykład handel kruszcami, nie tylko złotem, ale w ogóle kruszcami, doradztwo jest od pierwszego dnia na VAT-ie, więc nawet jeśli macie działalność nierejestrowaną, to i tak do VAT-u się trzeba zgłosić. Ale to są takie bardzo wyjątkowe sytuacje.
natomiast większej ilości będziecie bez VAT-owi. Znaczy, jeżeli wam się zdarzy to, że będziecie musieli się rozliczać na VAT-ie, to bardzo mocno rekomenduję wam skorzystać z usług księgowych, księgowego, biura rachunkowego, dlatego że rozliczenia VAT-u w Polsce są skomplikowane i trzeba też wysyłać tak zwane jednolite pliki elektroniczne do urzędu i no nie jest to, nie mówię, że to jest jakieś hardkorowe, natomiast trzeba lepiej no lepiej skorzystać z pomocy specjalistów, no bo błędy w VAT-ie częściej są postrzegane jako przestępstwo niż takie, wiecie, błędy na podatku dochodowym, bo generalnie urzędnicy, jeżeli chodzi o VAT, to jest największe źródło przychodów dla urzędów, też najwięcej jest wałków na VAT-ach, więc oni mają duże uczulenia, jeżeli coś jest nie tak, nie? Dlatego jeżeli wam się tak zdarzy, że będziecie musieli być VAT-owcem, to mimo wszystko polecam wam pomoc specjalistów we właściwym rozliczeniu. Okej, okay, no mamy tutaj pytanie od Mateo Kolo. Jeśli sprzedaję przedmioty przez sklep internetowy, jak wygląda sprawa wystawiania paragonów faktur poniżej 1500 zł i powyżej? No generalnie powyżej pewnie nie może wystawić faktury, tak? No jeżeli jest powyżej, no to masz 7 dni na zgłoszenie się do działalności, no po prostu, tak? Więc poniżej, tutaj też chodzi o sumę faktur, a nie o jedną fakturę, tak żeby było jasne. Czy możecie wystawić, nie wiem, 15 paragoników po 10 zł, tak? I przepraszam, po 100 zł, tak? 15 po 100 zł i to będzie 1500, ale jak już wystawicie 16, no to już jest 1600 i macie 7 dni na rejestrację. To się rozlicza w miesiącach, więc czasami trzeba poczekać i wystawić fakturę kilka dni później po prostu, tak? I tutaj nic się nie zmienia. Ja tak właśnie robię, że z każdego miesiąca tam pierwszego, drugiego po prostu wysyłam. Jak ktoś mi przyjdzie już z czymś po tym wystawieniu faktury, no to musi czekać do kolejnego miesiąca. Bo sorry, ale się wypstrykałem. No pamiętajcie, że faktury można wystawać do 15 dnia kolejnego miesiąca, więc też nie naruszacie zapisów prawa, no? Czyli jeżeli... Na wszystkie usługi, które wykonałeś w lipcu, musisz wystawić fakturę najpóźniej do 15 sierpnia. Aha. No tak. No, ale to można też na początku, prawda? Oczywiście, to jest taka data ostateczna, nie? To o to chodzi. Tak. No ciekawe, okej. Okay. To teraz, a jak zawiesz, to mamy tutaj kolejny Appcoman. Bardzo aktywny, bardzo mi się to podoba. A jak zawieszę działalność gospodarczą na kilka miesięcy, to czy wtedy mogę prowadzić inną działalność nierejestrowaną? Okej, okay. Działalność jest działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza, to jest działalność osoby fizycznej, więc zawieszając, odwieszając, zamykając, otwierając, nadal jesteś tą samą osobą fizyczną, to nie jest inna działalność. Tylko to jest działalność tej samej osoby, tak? Więc póki co oficjalnie ludzie się nie klonują, mówię oficjalnie, bo pewnie nieoficjalnie już się klonują, ale jakby cały czas jesteś tą samą osobą, masz ten sam numer PESEL, ten sam numer dowodu, więc dla urzędu jesteś tą samą osobą, możesz wykonywać inne usługi w tej firmie, ale nadal dla urzędu jesteś tym samym człowiekiem, więc zawieszając firmę, przede wszystkim te 5 lat, o których mówiłam, to liczy się w momencie, kiedy w ogóle nie masz firmy. Zawieszona działalność liczy się jako działalność, która chwilowo nie prowadzi działalności, ale ona wisi w rejestrze jak to nazwać, ona jakby do tych 5 lat się nie wlicza, czyli przez te 5 lat to musi być okres totalnie nieposiadania firmy, nawet zawieszonej. Więc jeżeli zawiesisz działalność, no to jedyna forma, w jakiej możesz prowadzić działalność, to odwiesić tą, którą masz zawieszoną. I tylko tak. Czyli zamykamy działalność, czekamy 5 lat, wtedy dopiero możesz skorzystać znowu z działalności nierejestrowanej. W innym wypadku no, nie ma możliwości. Nie ma takiej opcji, tak, dokładnie tak. Okej, okay, tutaj też mamy Marcin Tatuś. Dla kursów online nie musimy przechodzić na VAT? Nie musimy. Jeżeli nie mamy 200 tysięcy obrotu rocznie, nie musimy. Powyżej 200 już trzeba, no ale to wtedy to już nie jest działalność nierejestrowana.
Tak, no bo to nadal jest to ograniczenie 1500 zł miesięcznie. Jeżeli sprzeda kursy do 1500 zł, to po prostu może sobie nie płaci VAT-u. Natomiast po 1505 zł musi. Znaczy nie, to jest tak, słuchajcie, VAT, podatek dochodowy i VAT to są dwie różne rzeczy. Tak, to musimy też wziąć pod uwagę. Podatek dochodowy płacimy od dochodu, czyli jeżeli ktoś ma więcej niż 1505 zł przychodów w miesiącu, to jest zobowiązany założyć działalność gospodarczą w ciągu 7 dni od daty przekroczenia tej kwoty. Natomiast to, że ją przekroczymy, nie oznacza, że w danym roku przekroczymy 200 tysięcy. Płatnikami podatku VAT musimy być dopiero wtedy, jeśli w danym roku byśmy sprzedali tych kursów na przykład na 200 tysięcy lub więcej. Czyli w momencie, kiedy jest 200 tysięcy na waszym liczniku, wtedy musicie zgłosić się do VAT-u. I to wiele firm latami nie jest na VAT-ie, tak? Bo nie muszą. No proszę, no to też ciekawe. To ja po prostu jestem zielony. No ja nie wiem, ja nie wiedziałem, że tutaj jest, to się tak rozdziela. Czyli, bo dla mnie, czyli zaraz, to te 23%, które doliczamy do każdej ceny jakiejś, to jest podatek VAT. VAT, tak. Jeżeli nie przekroczę, płacą. Czyli mogę mieć działalność normalną, jednoosobową i bez VAT-u i wtedy, czyli wtedy normalnie muszę płacić ZUS, mam firmę, ale nie muszę płacić, w sensie do tych, na przykład do kosztu mojego produktu, nie muszę dopłacać, doliczać tego 23%. Tak, jeżeli masz obroty poniżej 200 tysięcy w roku. A. To ciekawe, to fajnie. No proszę, no to okej, okay, to mamy tutaj bardzo ciekawe informacje. Bardzo mi się to podoba. Myślałem, że to jest zupełnie inaczej. No nie wierzę. Słuchaj, no proste jesteśmy, to dziki kraj, jasno. A jak się nie ma działalności nierejestrowanej? A jak się ma działalność rejestrowaną, to jakie dokumenty trzeba uzupełniać i kiedy? Okej, okay, to tak. Przede wszystkim musicie mieć jakieś zestawienie waszych przychodów. Jeżeli to są na sklepie internetowym, no to zwykle nawet nie wystawiacie żadnych, nie wiem, paragonów czy tam faktur, tylko macie takie zestawienie w Excelu, tak? Tam sprzedaż ABC i kwota. Więc potrzebujemy takie zestawienie, jakieś zestawienie sprzedaży z danego miesiąca. I teraz sumujecie sobie te przychody w roku, no i wpisujecie je na PIT w rozliczeniu rocznym. Do końca kwietnia się rozliczamy z tego na PIT-ie 37, przepraszam, PIT-ie 36, przepraszam, skłamałam. Na PIT-ie 36 rozliczamy z tego. No i musicie zapłacić podatek od tej kwoty, którą zarobiliście w trakcie roku. Płacimy to według progów podatkowych. Jeżeli ktoś pracuje na etacie i na przykład, nie wiem, na tym etacie ma rocznie 100 tysięcy złotych dochodu, i do tego doda mu się działalność nierejestrowana, no to mamy pierwszy próg 120, więc jeżeli ktoś z etatu zarabia 120, no to wszystko, co będzie miał z działalności, no to będzie miał 32%, no bo już przekroczył próg podatkowy, to się będzie sumowało, tak, jedno z drugim, więc też trzeba to wziąć pod uwagę, bo być może taniej jest wam otworzyć działalność gospodarczą od razu i rozliczać się na ryczałcie albo liniówce, niż płacić 32% podatku, jeżeli macie na przykład etat dobrze płatny, tak, bo też 120 tysięcy w roku to tak, no tak normalnie płatne, powiedzmy, na warunki polskie. Druga strona jest taka, że są osoby, które chcą płacić zaliczki w trakcie roku, czyli na przykład, nie wiem, rozliczam sobie czerwiec, patrzę, że mam ok. 1500 zł, od tego 17, przepraszam, już 12%, przepraszam, od 1 lipca mamy podatek 12% zamiast 17, nowy ład 2.0, więc ktoś mówi ok. 12% i przelewacie tą kwotę 12% z 1500 do Urzędu Skarbowego jako zaliczka na ten podatek, który tam będziecie rozliczali w trakcie roku. Także możecie to na dwa sposoby robić. No z uwagi na to, że te kwoty są nieduże, no to większość ludzi wybiera po prostu roczne rozliczenia na PIT-ie. Natomiast jeżeli ktoś się obawia, że te pieniądze przeje, nie wiem, cokolwiek innego z nimi zrobi, potem nie będzie miał z czego zapłacić podatku, no to można to robić na bieżąco. No proszę, no to no idą na rękę, przynajmniej tyle wiadomo, to fajnie. No tak, żeby zapłacić podatek, to idą na rękę. Tak, tak, oczywiście.
Okej, tutaj mamy tylko Marcin potwierdził, że to właśnie o to mu chodziło i dziękuję bardzo. No i co, na razie nie ma żadnych pytań, więc możemy przejść do kolejnego pytania już z naszej listy. Co to jest? W jaki sposób rozliczyć działalność nierejestrowaną? No to już... To przed chwilką o tym powiedziałam, tak? Wybiegamy właśnie za to, tak? Okej, to teraz ja mam jeszcze pytanie odnośnie właśnie, bo musimy przedstawić te kwoty, tak? Ile komu sprzedaliśmy, no i udowodnić jakoś właśnie urzędowi, że nie przekroczyliśmy tego 1500 zł. Czy to może być po prostu taki wyciąg z naszego sklepu internetowego, ze strony internetowej, czyli po prostu tam robimy eksport do pliku CSV czy do pliku Excel wszystkich naszych transakcji. Dokładnie tak, czyli... to wystarczy, nic więcej nie trzeba tworzyć. A nie, jak ktoś robi powiedzmy jakieś usługi fotograficzne, no to często wystawiała fakturę takie imienne, więc może sobie wpisać numer faktury, kwota, data w Excelu i to też wystarczy, nie trzeba prowadzić bardziej skomplikowane, nazwijmy to, księgowości. Tak, więc to są po prostu zwykłe tabelki Excelowe. Aha. To ciekawe, no a jeżeli na przykład ktoś zapomni dopisać coś i mu wyjdzie, że został jednak poniżej tego 1500, więc... Okej. Okay. Pamiętajcie, że jeszcze jest coś takiego jak konto bankowe. Jeżeli nie widać tylko na koncie bankowym, no to jest to raczej nieznajdowalne. Mhm. Czyli właśnie, jeżeli gdzieś tam gotówkowo się rozliczamy, to nie są w stanie po prostu... No pomylicie się, zdarza się, tak, po prostu. Tylko się mylimy w płatnościach gotówkowych. Mhm. Nie, no, oczywiście ja tylko tutaj tak dopytuję, nie to, żeby tak nie wolno robić. Żeby było jasne. I ten, także ten. Mamy tutaj jakieś znowu pytania chyba, komentarze. Nie. A tutaj co tu jest? Nie wierzę. W końcu udało mi się trafić na twojego streama. Tutaj tak w ogóle, że trafił, udało ci się trafić po takich tutaj perypetiach, bo ten pierwszy link nie działa, więc musieliśmy stworzyć nowy. No, ale się udało. Okej, to scenariusz. Jestem bez działalności, zarobię powyżej 1500 zł, zgłaszam się do JDG, czy tą kwotę od razu rozliczam pod działalnością? Okej, rozliczam pod działalnością kwotę za miesiąc, w której dokonało się przekroczenie, tak? Czyli jeżeli na przykład w lipcu macie tam, wystawiacie sobie faktury, wystawiacie i nagle okazało się, że macie 1700 zł. Czyli wtedy cały lipiec rozliczacie już na działalności, takiej rejestrowanej. Mhm. Okej. Okay. Tu mamy jakieś długie... Tego nie lubimy rozliczać. MLM-ów nie lubimy rozliczać. Nie lubimy? A czemu, jaki jest problem właśnie z tymi MLM-ami? No bo to jest... No MLM-y się bardzo różnie rozliczają. Część rozlicza się, znaczy daje jakby rabaty do kupowania produktów, więc w ogóle nie ma mowy o jakichkolwiek przychodach tej firmy, tylko musimy sobie samodzielnie z tym radzić. Tak działają takie firmy typu jakieś tam Avon, Mary Kay, takie kosmetyczne szczególnie. Czyli oni nie płacą bezpośrednio tą konsultantką najczęściej, bo to najczęściej są kobiety, tylko dają im opusty na produkty, czyli powiedzmy jakiś krem kosztuje dla klienta 100 zł, a taka konsultantka kupuje go za 50 i te 50 zł, które płaci jej klientka, zostaje w jej portfelu i tam co ona z tym robi, to jest jej sprawa, jak ona się na to rozlicza. Są MLM-y, które płacą takimi linkami afiliacyjnymi za polecenia i teraz jeżeli chodzi o polecenia, to możecie rozliczać to w ogóle bez działalności, tamtego limitu 1505. Znowu nie chcę tak powiedzieć zero-jedynkowo, teoretycznie nie powinien być on uwzględniany. Oczywiście możecie trafić na urzędnika o szołomach, tak? Natomiast generalnie chodzi o to, że to się rozlicza w takim polu inne źródła przychodu, bo to nie jest prowadzenie działalności, to jest po prostu polecanie produktu, tak? Niektórzy też wystawiają, niektóre MLM-y wystawiają faktury za usługi marketingowe jako polecenia, więc co MLM, to ma inny sposób rozliczania, inny sposób wynagradzania. Niektóre w ogóle nie chcą bez działalności, czy musicie im wystawić fakturę. I
Za każdym razem trzeba sprawdzić sposób rozliczania i zobaczyć, jak ten MLM, jak ludzie w tym MLM rozliczają się w urzędach i co przechodzi, a co nie. Wiem, że to brzmi tak trochę na zasadzie to zależy, no ale Polska to jest taki kraj, gdzie co urzędnik to zależy. Ja naprawdę pracuję z urzędami bardzo długo i wiem, że jak się wysyła na przykład dokument do urzędu w Warszawie, to trzeba wstawić w jakieś pola krzyżyki, a jak wysyła się go do Gdańska, no to z krzyżykami go oddadzą, bo jest niepoprawnie pełniony. Nie? I ten sam dokument, niby ta sama procedura. I naprawdę nie przesadzam. Nie? To tak to wygląda. Są przepisy, są interpretacje takie Ministerstwa Finansów, które są ogólne, ale są też interpretacje poszczególnych urzędów, które potrafią stać w sprzeczności do siebie. Także jeżeli chodzi o MLM-y, to urzędy ich nie lubią, nie lubią dochodów z MLM-ów i są kłopoty z ich rozliczaniem, bo też MLM-y nie działają w jednolity sposób, nie? Więc to o to chodzi. Teoretycznie inne źródła i działalność, nie jest to prowadzenie działalności, więc teoretycznie powinno przejść, w praktyce bywa bardzo różnie. Czyli generalnie afiliacja jest możliwość, tak, no właśnie, bo ja też no, jakby mam te programy afiliacyjne gdzieś tam u różnych firm, no i jedna właśnie firma tutaj nie ma problemu, żeby wypłacić mi pieniądze na przykład tak bezpośrednio na konto, bez żadnych faktur, po prostu mi robią przelew na, wystawiam ile chcę, na jakie konto i oni mi wysyłają pieniądze na moje konto bankowe. Natomiast niektóra druga firma już potrzebuje na przykład wystawienia faktury, tam 0 VAT, ale ta faktura musi być. No i właśnie to niby to samo, tak? No i tu jest afiliacja, tu afiliacja, nawet te same produkty, ale jedna firma działa tak, druga tak, a trzecia w ogóle nie wystawia, dopóki nie założę na przykład działalności takiej normalnej, jednoosobowej. Dopóki nie stanie się... To wynika właśnie z tego, że urzędy się różnią między sobą. Druga sprawa, że niektóre firmy działają na rynku polskim, a są zarejestrowane gdzieś tam. Zobaczcie chociażby Facebook czy Google Adsy. One są porejestrowane chyba w Irlandii obydwa. Irlandia ma tam umowę międzynarodową między innymi z Polską, więc tam są faktury bezwatowe i oni jakby w Irlandii, jak mamy te wszystkie linki afiliacyjne, te firmy nie mają żadnych problemów z rozliczeniem kosztów, natomiast firmy w Polsce, jak nie mają faktury, no to mają bardzo poważny problem, żeby coś wrzucić w koszty. Też księgowi są dosyć, nie chcę nazywać to tak brzydko, no ale jedyne słowo, jakie mi przychodzi do głowy, to że dużo księgowych nadal, wiecie, ma takie konserwy trochę na głowach i boją się w ogóle poszukać, pomyśleć, działają jakimś tam starym systemem, że urzędnikom nie wolno podpadać, nie wolno robić nic inaczej, nie próbują szukać innych rozwiązań, a MLM jest jednak no, nadal świeży w Polsce, nie? To nie jest biznes, który na rynku polskim funkcjonuje tam ileś lat, w ostatnich latach się stał bardziej popularny, no mieliśmy jakieś tam MY czy coś takiego kiedyś, ale to były bardzo pojedyncze firmy, a teraz ich jest bardzo dużo. My też zwykle tak jest, że czym większy jest kryzys w danym kraju, tym bardziej MLM-y się rozwijają, no bo sprzedają też marzenia, tak? Więc tak to działa. Okej, mamy kolejne pytanie, tutaj też całkiem ciekawe. Jak na przykład współpracuję z hurtownią? Generalnie to jest pytanie o dropshipping. Na to wygląda. I tak, na przykład współpracuję z hurtownią i oni wysyłają produkty do klienta i hurtownia przesyła do mnie fakturę za zakup, to ja muszę do klienta osobną fakturę wysłać? Chodzi o to, że tak, no dropshipping, tak, no my... No wiem, to dropshipping. Wiadomo. Ty myślę. No tak, wy musicie wysłać osobną fakturę do klienta, no bo wy sprzedajecie. Tak, próbowałam sobie to ułożyć procesowo, ale klient kupuje w moim sklepie. To, że dostawa idzie tam od, nazwijmy to producenta, już bardzo upraszczając, albo od innego sprzedawcy, no to jest osobny temat, ale to u nas, od nas idzie zakup, więc my wystawiamy fakturę, tak. No tak mi się właśnie wydaje, że tutaj, nie wiem, pan lub pani Falsko chyba jakby działa w dropshippingu, ale chyba jeszcze nie wie. Generalnie nie chcemy wysyłać, jakby unika się wysyłania faktury z hurtowni, no bo wiadomo, że wtedy jakby widać, że wysyłamy to z jakiegoś innego
miejsca, tak? A to my sprzedajemy ten produkt, więc my powinniśmy wysłać naszą, jakby, nie wiem, rachunek czy coś, żeby. No bo następnym razem ta osoba kupi po prostu bezpośrednio od tej hurtowni, tak? Generalnie, przynajmniej jeżeli kiedy ja pracowałem, tam robiłem, bawiłem się tym dropshippingiem, no to właśnie sedno, całe sedno jakby polegało na to, żeby znaleźć hurtownię, która działa w modelu dropshippingu, czyli nie załącza do paczki żadnych paragonów ani faktur, tak? Bo to chodzi o to, że to my później wysyłamy elektronicznie rachunek do klienta i klient jakby współpracuje z nami. My tylko bierzemy różnicę, tak, między kosztem jednego produktu a drugim. Także no także tak, wysyłamy swoje. Aha, to już się powtórzyło. Próba mikrofonu to jest ten MLM. Tak, MLM-owa. No, MLM-ów naprawdę urzędy nie lubią. No ciekawe, ale to jest ogromna jakby ilość ludzi w tym pracuje, prawda? Bo to jest dosyć. Bardzo nieuregulowany rynek, księgowi też tego nienawidzą. Ciężko, zagmatwane lekko te rozliczanie. Okej, mamy tu dalej. Jak wygląda rozliczanie kosztów na NDG? Co to jest w ogóle NDG? Nierejestrowana działalność gospodarcza, tak, taki skrót. Jeżeli chodzi o koszty, to możecie normalnie rozliczać koszty, czyli wpisujecie do pola przychody to, co do Was przyszło, w pola koszty tyle, ile wydaliście i podatek zapłacicie od różnicy, więc normalnie na działalności nierejestrowanej można w tą pozycję koszty uzyskania przychodu, napicia, tak, tutaj wpisujemy zakupu, oczywiście musicie mieć na to jakieś potwierdzenia. Nie, że pan Gienek wam dał coś za 1000 zł, tylko jakaś faktura potwierdzana, przynajmniej na przykład nie wiem, płatnością bankową, że taką kwotę rzeczywiście na dany materiał czy sprzęt wydaliście. No proszę. No i tutaj jest ciekawe też, że mało jaki księgowy chciał rozliczać działalność nierejestrowaną. To jest takie trudne? Czy... Nie, to nie jest trudne, to jest dla księgowych po prostu pierdoła, im się tego nie chce robić, no, tak nazywając sprawy po imieniu. Słuchajcie, księgowi w Polsce mają naprawdę co robić, ja wiem, że biur rachunkowych jest bardzo dużo, one są właściwie na każdym rogu, natomiast spróbujcie aktualnie znaleźć biuro rachunkowe, które przyjmie nowego klienta. Ciężko jest o to, bardzo, i to klienta, wiecie, który płaci co miesiąc. Teraz jak są rozliczenia PIT-ów na przykład w kwietniu, to zwykle kilka lat temu jeszcze księgowi zabijali się o klientów, żeby im rozliczyć PIT roczne. Teraz nikt tego nie chce robić. Jest tak dużo zmian w prawie, że biura się specjalizują coraz częściej. Są biura, które obsługują firmy transportowe, są biura rachunkowe, które obsługują e-commerce. Są biura, które obsługują na przykład tylko stowarzyszenia, bo tam też jest osobna, znaczy specyficzna księgowość i oni nie chcą sobie brać wrzutek na głowę, szczególnie, że w okresie od stycznia do kwietnia mają do zrobienia PIT-y roczne dla pracowników, sprawozdania, deklaracje roczne ze swoich klientów i dla nich tam wiecie jakieś 200 czy 300 zł, które zapłacicie za rozliczenie działalności, o ile w ogóle tyle będziecie chcieli zapłacić. Im się po prostu tego nie chce robić, no, w najnormalnym świecie, tak, nazywając sprawę po imieniu. To nie jest kwestia, że to jest trudne, tylko dla nich to jest totalna wrzuta, nie? I to rozwala jakiś tam system, model pracy. To nieźle, to nie spodziewałem się tego. Okej, dalej mamy próba mikrofonu. Tutaj mamy pytanie, znowu jest to generalnie print on demand. Czyli platforma koszulkowa robi grafikę, ktoś kupuje koszulkę, platforma ta, czyli hurtownia, która robi te koszulki, drukuje ten obrazek na koszulce z tą jego grafiką i wysyła do klienta. I to ta platforma wystawia fakturę. No i teraz on ma tylko prowizję od tej grafiki, którą tam udostępnił. No, jak to rozliczyć właśnie? I czy... No to prowizja jest przychodem dla Was, nie? Po prostu, czyli to, co dostajecie, bo to nie wy jakby bierzecie udział w całym obrocie pieniędzy i dokumentów, tylko dostajecie jeden dokument na prowizję i to jest Wasz przychód. No i tyle. No właśnie, no bo musi być jakieś potwierdzenie, także ta hurtownia
która produkuje tą, czyli ta drukarnia, chyba drukarnia się nazywa, że to ona musi jakoś udokumentować, no, potwierdzić to, że wypłaciła mu tą prowizję, tak? Czyli więc. Znaczy, no, tak, tak. No, to jest ten sam temat, co linki afiliacyjne, no, że znowu różne firmy mają różne zasady. No to tak. Jest dokładnie ten sam klimat, tylko no, to prowizja, link afiliacyjny to nic innego jak prowizja od sprzedaży jakiegoś produktu czy usługi, no? No, czyli znowu, no, to zależy od firmy. No, jeżeli, no, tak jak w moim przypadku, znajdzie się hurtownia, która może jakby akceptuje tą na przykład fakturę 0 VAT, czy na przykład może wysłać bezpośrednio na konto bankowe, to nie ma problemu. Tylko pilnujemy, żeby do tego 1500 zł, tak? I właśnie, a na przykład to są firmy bardzo często zagraniczne, no, że tutaj możemy na przykład u nich te prowizje wypłacać sobie na konto PayPal, no przeważnie na konto PayPal. Jak to teraz, jak to jest z tym kontem PayPal na przykład? Jeżeli ktoś mi wyśle na przykład taką prowizję na konto PayPal, no ja mam podłączone swoje konto bankowe i będę chciało to wypłacić, prawda? No to prześlę na swoje konto polskie bankowe. No i to jest to potwierdzenie tego przychodu. PayPal jest bankiem, tak, to od tego zacznijmy. To nie jest jakieś, nie wiem, dziwne. Znaczy ja wiem, że są jakieś takie karty, wiecie, prepaidowe, różne inne hity na rynku finansowym, ale akurat PayPal jest bardzo przejrzystym miejscem. I znowu prawdopodobieństwo, jeżeli trzymacie pieniądze na PayPalu i płacicie bezpośrednio z PayPala, to prawdopodobieństwo, że Urząd Skarbowy kiedykolwiek się tym zainteresuje i to znajdzie, wynosi prawie zero. Natomiast jeśli znajdą, no to zaczną tam dłubać i oczywiście będziecie znowu zobowiązani do zapłacenia podatków z odsetkami po prostu. Natomiast jeśli przerywacie sobie z PayPala na konto polskie, no to po prostu widać, no. Tak, więc co to jest za przychód, nie? I z czego wynika. To znaczy, no bo na PayPalu tam chyba nie zawsze, to znaczy, no wiadomo, tam nie jest podane za co to, tam jest tylko po prostu, że to jest PayPal chyba, jeśli się no, nie... No tak, jasne, tylko jakby nadal jest to wpływ na wasze konto, nie? Więc pytanie, tak. Z czego on wynika. A urzędy nie są głupie, jak widzą PayPal, to od razu zaczynają się zastanawiać, tak? To znaczy, no mówię, no słuchajcie, to jest też tak, że... Znaczy, oczywiście to, co wam teraz powiem, to jest raczej praktyka i wiedza nabyta, a nie oficjalna, tak nie wolno robić oczywiście, ale bardzo wiele osób, jak rozlicza się pod tak zwanymi dużymi urzędami, czyli wiecie, to są urzędy w dużych miastach, które rozliczają mnóstwo firm, to umówmy się, że takim przeciętnym Kowalskim, który ma tam parę stówek wpływu z PayPala na konto, nikomu się nie chce zajmować. Pamiętajcie, że osoby kontrolujące mają wynagrodzenie uzależnione od błędów, które znajdą, tak, więc im się nie opłaca do takich firm przychodzić, czy też takich osób w ogóle, jakby trzeba im się bardzo mocno narazić, żeby chcieli nas skontrolować, albo źle złożyć dokumenty, albo zignorować jakieś tam pisma, wezwania, prośby o wyjaśnienia, czy nie złożyć PIT-ów w terminie, tak, czyli trzeba im się czymś narazić, żeby na nas zerknęli. Natomiast nie ma tak po prostu, to nie jest takie łatwe, żeby wiecie, być skontrolowane przez urząd. Nie? To naprawdę nie jest takie proste, trzeba sobie zasłużyć, żeby taką kontrolę przyjąć. Dobrze wiedzieć, okej. Okay. No właśnie, ale czyli generalnie, jeżeli na przykład dostaję jakieś wpływy, załóżmy, no jakby oficjalnie mam tą działalność nierejestrowaną, wystawiam fakturę tam do 1500 zł miesięcznie i no i te pieniądze się pojawiają na moim koncie bankowym i teraz na przykład, ale ktoś mi tam w międzyczasie coś kupił i gdzieś te pieniądze powędrowały na przykład na konto PayPal albo na Stripe'a, no i ja tych pieniędzy nie wypłacam, ale chcę na przykład, czy mogę te pieniądze wypłacić sobie w kolejnym miesiącu na przykład jako część... Wiem, o czym o to pytasz, tak. Generalnie liczy się data wpływu, czyli tak naprawdę powinna się liczyć data wpłynięcia tych pieniędzy na PayPal. Mm-hmm. Nie na tak. Konto polskie, żeby... Tak, na PayPal, tak. No to jest twój moment osiągnięcia przychodu, nie? Mm-hmm. Czyli tak, no, teoretycznie... Powtarzam, że znalezienie tego jest
że prawdopodobieństwo, że ktoś to znajdzie albo że w ogóle będzie chciał to znaleźć, wynosi prawie zero. Okej. Czy kwota jaka jest tam, no to też oni nie mają chyba wglądu w to, że właśnie, czy urząd może na przykład wystąpić do takiego PayPala czy do Stripe'a z prośbą, żeby udostępnić informację, jaka kwota tam na przykład. Banki udostępniają takie informacje bez problemu. Co więcej, w ogóle do kont bankowych w Polsce oficjalne urzędy skarbowe nie mają dostępu, ale oficjalnie mają. Jeżeli chodzi o banki międzynarodowe, to nie chodzi o kraj, oczywiście tam są jakieś takie sytuacje typu Panama, gdzie Panama generalnie uniemożliwia jakby docieranie do informacji o firmach, przepływach finansowych, ale takich krajów jest niewiele. Takie banki, powiedzmy, bardziej dostępne dla nas, dla takich przeciętnych kowalskich, to są banki międzynarodowe, uregulowane i łatwo jest stamtąd wyciągnąć informacje. No, to, czyli mogą, ale raczej tego nie robią. Okej, kolejne pytanie. Witam. JDG, wynajem krótkoterminowy plus web design. Pracowałem na etacie i płaciłem tylko 380 składki zdrowotnej, ale od nowego roku, od wprowadzenia, podejrzewam, gdzie to jest, od wprowadzenia nieładu, płacę sam ZUS po 2000 miesięcznie plus VAT. Wow. No taki mamy nowy ład, no co mam dużo powiedzieć. Jak ktoś ma działalność gospodarczą zarejestrowaną i rozlicza się na podatku progresywnym, czyli według progów podatkowych, no to płaci 9% składki zdrowotnej od dochodu. A widziałam już składki zdrowotne po kilkanaście tysięcy w miesiącu, więc takie kwoty też już widziałam u niektórych przedsiębiorców. Stąd też w ostatnim czasie spółki z o.o. bardzo zyskują na popularności. Bardzo, bardzo. Do tego dojdziemy, także tutaj Dominik, zostań do końca, bo jest to na naszej liście, postaramy się tutaj jakby coś tam poradzić, może. Albo prywatnie po prostu tutaj odezwać się, tam link do strony internetowej tutaj to sobie możesz skopiować, czy zobaczyć i można się doradzać. Jest pytanie. Można u Pani oczywiście odpłatnie zasięgnąć opinii telefonicznie. Okay, oczywiście. Tak, zapraszam na stronę zustanemus.pl, tam macie zakładkę sklep, tam są konsultacje półgodzinne i godzinne. Wybieracie, kupujecie, pojawia się kalendarz, wybieracie sobie właściwy dla siebie termin, dostępny oczywiście i robimy te konsultacje. Ostatnio przez Google Meet, bo one tam się dały zintegrować z Bookero. Okej, no to fajnie. Czyli i link oczywiście znajdziecie już w opisie do tego live'a i jest przypięty też na czacie na YouTubie. Nie wiem, czy raczej nie przypięty jest na Facebooku, ale w opisie jest, to nie powinno być problemu. I tutaj mamy dalej. Zwykle kontrole są, jak ktoś zrobi uprzejmie, donoszę. No to też, jak mamy jakiegoś zazdrosnego sąsiada na przykład. Jak rozliczamy sprzedaż kursów na cały świat? Muszę to zrobić per kraj? Będę wdzięczny za odpowiedź. Znaczy tak, jeżeli chodzi o sprzedaż kursów, to sama sprzedaż nie jest problemem. Problemem jest podatek VAT, jeśli Wam się przydarzy. Bo to jest tak, że jeżeli sprzedajecie dla firm, no to jest proste. Natomiast jeśli sprzedajecie dla osób prywatnych, to pojawia się tak zwany temat VAT-MOSSA, czyli musicie doliczać stawkę VAT zgodną ze stawką danego kraju. I to już jest trochę krzyż na drogę. Tak więc jakby no, to jest mega trudne. Ja znam 3 biura rachunkowe w Polsce, które podejmują się tego typu rozliczeń, robią to dobrze. Do tego trzeba mieć dobry system do wystawiania faktur połączony też z takim międzynarodowym jakby stawkomatem VAT-owym, tak, żeby te VAT-y się doliczały we właściwy sposób. Więc nie jest to takie super proste. Zdecydowanie bardziej rekomenduję Wam wtedy założenie firmy w Czechach, w Wielkiej Brytanii, stamtąd się tego typu sprzedaż rozlicza milion razy prościej. To tak od strony praktycznej. Podatek dochodowy rozlicza się w Polsce według dochodu, natomiast VAT
trzeba doliczać według stawek z danego kraju. I to już jest czarna magia dla większości no ludzi. To ciekawe, to już trzeba jakiś system chyba z geolokacją, geolokalizacją, że on sobie... No to się po adresie, właśnie, to już jest tak, że po adresie to się robi, czyli tam już wtedy w zakupie człowiek musi wpisać adres, no ewentualnie możecie sprzedawać przez jakiegoś Amazona, tak na przykład, gdzie macie rozliczenia z Amazonem tylko, a nie z wszystkimi krajami, nie? No to, kurczę, ciekawe. Nie jest to łatwe. Okej, mamy następne pytanie. Czy freelancerowanie jest możliwe? Czy nie można zarabiać bez działalności? Znaczy, no, freelancer może pracować na działalności nierejestrowanej, czy na umowach o dzieło. W niektórych wypadkach, szczególnie jak ktoś robi na przykład, nie wiem, zdjęcia, grafiki, to też wiele takich osób rozlicza się każdorazowo na umowę o dzieło. Albo po prostu działalność nierejestrowana z tymi wszystkimi ograniczeniami, o których mówimy od samego początku. Czyli 1500 zł, połowa minimalnej stawki. No właśnie, bo tam jeszcze są inne jakieś możliwości. I w razie czego to warto zasięgnąć rady specjalisty i link oczywiście w opisie. Zapraszamy tutaj do kontaktu już bezpośredniego, jeżeli są bardziej szczegółowe jakieś pytania. Przechodzimy, nie ma tutaj pytań, przechodzimy do kolejnego z naszej listy, czyli kiedy muszę założyć firmę? No to już odpowiedzieliśmy w zasadzie, no, tak? Myślę, że możemy przejść dalej, bo ten temat się już pojawił kilka razy. Dokładnie, tu jest ciekawszy, czyli jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Okej, no większość z Was ma sklepy internetowe i działacie w internecie, więc przejście przez internetową rejestrację nie chyba Was nie przewróci. Tak, wchodzimy na stronę CEIDG, czyli Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych. Żeby założyć firmę, potrzebny jest Wam podpis elektroniczny. To jest taki ten ePUAP, czyli to nie jest jakaś tam karta, wiecie, czy coś takiego, tylko to jest ten zwykły podpis, który załatwiacie sobie najczęściej przez login i hasło do banku. Dzisiaj wszystkie te popularne banki mają taką opcję, żeby nasz login i hasło do banku było jednocześnie tym podpisem. Także nie jest to super skomplikowana. Jeżeli kogoś to przewróci albo ma jakiś bardzo dziwny bank, jakiś, nie wiem, GBS albo coś w tym stylu, bo nie, te banki jeszcze czasem są niezinformatyzowane, to taki podpis można założyć sobie przez internet, wypełniacie sobie formularz i potwierdzacie, drukujecie i w dowolnym urzędzie, to może być ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, Urząd Gminy, czyli w najbliższym urzędzie, urzędnicy potwierdzają Waszą tożsamość i ten login i hasło, które sobie wpisaliście podczas tego wypełniania, jest Waszym podpisem, gdyby ktoś miał jakiś taki bardzo dziwny bank, bo takie banki jeszcze bywają, szczególnie takie te spółdzielcze, no, one są problematyczne. I teraz sama rejestracja to jest dosłownie 20-30 minut wypełniania tamtych różnych dokumentów. To, co jest ważne, to trzeba sobie przygotować listę numerów PKD, będziemy o niej za chwilę pewnie mówić. To jest chyba najbardziej żmudny proces. Trzeba mieć przygotowaną nazwę, to może być, wiecie, nie wiem, ZUS to nie MUS, ale w tej nazwie musi być imię i nazwisko. Czy na przykład ZUS to nie MUS, Justyna Broniecka, albo Justyna Broniecka, ZUS to nie MUS. Czyli możecie sobie wpisać waszą nazwę marki, natomiast w tej nazwie musi być wasze imię i nazwisko. Może być tylko imię i nazwisko, to jest jakby kolejna rzecz. Trzeba też podać adres, pod którym mogą się z Wami skontaktować urzędy i to chyba tyle z takich istotnych kwestii. Wypełniacie te wszystkie dane, klikacie tam podpisz, wyślij, no i w momencie wysłania właściwie jesteście z automatu zarejestrowani do działalności. Osoby, które mają NIP, bo są takie osoby urodzone tam na początku lat 80., którym jeszcze NIP był nadawany, tak po prostu z automatu, to używacie tego samego NIP-u, który został Wam kiedyś nadany. Później chyba po 86 czy 7 roku te NIP-y zostały niby zniesione i te osoby młodsze nie mają NIP-ów, więc w momencie, kiedy będziecie się rejestrowali, to trzeba kliknąć nie mam NIP-u, tak? I ten NIP zostanie Wam po prostu nadany z automatu. No i zwykle po kilku minutach macie widoczny wpis, że już jesteście przedsiębiorcą. Da się tam kliknąć, żeby zarejestrowało Was automatycznie w ZUS-ie. Natomiast to działa tak sobie, więc polecam Wam zweryfikować, czy ZUS ma informację o tym, że założyliście firmę, bo naprawdę bardzo różnie to działa.
Nie wiem, czy to zależy od ZUS-u, czy od urzędu, pojęcia nie mam. Natomiast wiem, że czasami ZUS-y mają tę informację, czasami jej nie mają. Więc warto zweryfikować, czy na pewno ZUS ma tę informację, że założyliście firmę. Jeżeli ma, to już wszystko ok. Jeżeli nie ma, no to trzeba się w tym ZUS-ie zgłosić. To też można zrobić elektronicznie przez tak zwany e-ZUS, tak? Też można to zrobić elektronicznie. Co więcej, da się umówić, słuchajcie, na konferencję online z urzędnikiem i on was przeprowadzi przez proces rejestracji, jeżeli kogoś to przerośnie, umówmy się, że systemy ZUS-owskie mogą przerosnąć. Tak więc chodzi o to, że możemy to załatwić bez wychodzenia z domu. No i ostatni krok, który polecam wam zrobić, no to wybrane biura rachunkowego. Moim zdaniem warto, nawet jak macie malutką firmę, dlatego że jeżeli popełnicie błąd, to wy za to odpowiadacie własną głową. Jeżeli pomyliście biuro rachunkowe, to ono odpowiada swoją głową, tak, za błędy, które zrobi w waszej księgowości. Lepiej się zabrać za zarabianie pieniędzy niż za kombinowanie w księgowości. Dokładnie. To tak pokrótce. No to widzę, że tutaj jeśli chodzi o otworzenie takiej działalności, to w ogóle nie ma problemu. Nawet chętnie wskakują na taką wideokonferencję, żeby nas przeprowadzić za rączkę. A jak? Potem tak, jeszcze koła zasunę. Podejrzewam, że później jak już chcemy zamknąć, no to niestety, ale trzeba wysłać taki zwykły list, trzeba przejechać gdzieś tam. Nie, jest tak samo. Wiesz, też można się omówić na wideokonferencji. Rzeczywiście ZUS w czasie pandemii bardzo się posunął, że tak powiem, do przodu, jeżeli chodzi o informatyzację, nawet już dyskietki przestali używać, także naprawdę jeszcze, nie trochę żartuję, ale kilka lat temu, nie wiem, to jest 5-6 lat temu było, jeszcze był przetarg na dyskietki, naprawdę, mieli takie stare komputery jeszcze, natomiast w ostatnim czasie rzeczywiście systemowo coraz lepiej sobie radzą i to trzeba głośno powiedzieć, obsługa klienta też jest coraz milsza, jeżeli chodzi o ZUS, na pewno łatwiej się w ZUS-ie dogadać niż w Urzędzie Skarbowym w ostatnim czasie. No, to super. To jest jakiś postęp. Okej, to mamy tutaj pytanie. Czy można być zarejestrowanym na JDG w Polsce i w Czechach jednocześnie? Nie znam odpowiedzi na pewno. Nie widzę przeciwwskazań takich logicznych, natomiast nie jestem specjalistą od prawa w Czechach, więc nie wiem, czy tam nie ma jakichś ograniczeń. Ale myślę, że nie. Na tyle, na ile znam czeskie podejście do prawa, to tam jest dużo łatwiej niż w Polsce, więc zakładam, że możesz mieć działalność tutaj i tutaj, ale to jest moje założenie, nie wiedza, bardzo mocno podkreślam. A tutaj w JDG biuro księgowe nie odpowiada za błędy? Już tłumaczę, domyślam się, o co chodzi. Jeżeli chodzi o biuro księgowe, to przede wszystkim zweryfikujcie umowa z tym biurem, czyli za co ono odpowiada, za co nie odpowiada, kiedy odpowiedzialność biura się wyłącza, bo znam biura, które mają wpisane, że jak się spóźnicie jeden dzień z dokumentami, to oni już za to nie odpowiadają, tak? Takie zapisy też widziałam. Druga sprawa, sprawdźcie ubezpieczenia. I teraz rzeczywiście jest tak, że zawsze za błędy w dokumentach księgowych odpowiada albo przedsiębiorca, czyli właściciel jednoosobowej działalności, w przypadku spółek na przykład odpowiada zarząd. I teraz, jeżeli biuro rachunkowe prowadzi księgowość, to mandaty, które są jakby przekazywane, są przekazywane na człowieka. Nie da się ukarać spółki, tylko zawsze trzeba ukarać człowieka. I teraz, jeżeli macie w umowie odpowiedzialność biura rachunkowego, no to biuro rachunkowe powinno na siebie przyjąć mandat. Jeżeli z jakichś powodów odmawia przyjęcia mandatu, to macie ubezpieczenie i z tego ubezpieczenia ściągamy taki mandat, bo to jest błąd pracownika biura, nie wasz, więc z takiego taki mandat jest ściągany z ubezpieczenia biura. I druga ważna rzecz, trzeba sprawdzić, czy biuro ma ubezpieczenie, to po pierwsze, bo biura, które rozliczają jednoosobowe działalności gospodarcze, nie muszą mieć obowiązkowego ubezpieczenia, tam oczywiście też pod pewnymi wyjątkami, ale co do zasady nie muszą. I druga sprawa, sprawdźcie na jaką kwotę, bo te ubezpieczenia też są bardzo różne. Są ubezpieczenia, że na przykład one dotyczą czasu bieżącego, natomiast jeśli błąd wyjdzie 4 lata później, a wy będziecie współpracowali z innym biurem na przykład, bo się poobrażacie na siebie, no to już to ubezpieczenie nie będzie działać. Więc też zweryfikujcie, co to jest za ubezpieczenie i jak ono działa. Nie? To są naprawdę ważne rzeczy przy podpisywaniu umowy.
Jak się dosyć przy biurze rachunkowym, to jeszcze polecam wam zweryfikować, ile tam pracuje ludzi. Bardzo mocno nie rekomenduję współpracować z jednoosobowymi biurami rachunkowymi, bo jak się coś przysłowiowej pani Krysi stania, no to macie po prostu, no, jesteście w czterech literach, tak, mówiąc wprost, więc lepiej wybierać biura 3, 4, 5 osobowe, że one w razie czego jesteśmy zastępowalni, nie, więc rzeczywiście jest tak, że karani są ludzie, natomiast zawsze jest kwestia, jaka umowa reguluje waszą współpracę pomiędzy biurem a działalnością gospodarczą. Czyli czytamy te drobnym druczkiem jakieś tam dokładnie od deski do deski umowy. No to jak zwykle, w hostingach to jest dokładnie tak samo też. Bardzo często to, co widzimy na pierwszy rzut, to jest super pięknie, a później jak się doczyta szczegóły, to wychodzi później zupełnie co innego. Przechodzimy do następnego pytania z naszej listy, czyli jakie mamy formy opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej? Okej, mamy 3 dostępne i 1 zablokowane. Tak, wiem jak to brzmi. Możemy się rozliczać według progów podatkowych, czyli płacimy 12% przy dochodzie do 120 tysięcy w roku. Jeżeli mamy powyżej 120, to od nadwyżki płacimy 32%. I to nam się sumuje z etatem, tak? Czyli jeżeli pracujecie na etacie, na umowę zlecenia, to wam się będzie sumowało jedno z drugim, więc trzeba na to zwrócić uwagę. To jest jakby pierwsza opcja. Tutaj mamy tą wysoką składkę zdrowotną, czyli płacimy 9% od dochodu. Tak więc jeżeli mamy dochód 10 tysięcy złotych, no to płacicie 900 zł składki zdrowotnej i nie da się nic z tym zrobić. Stąd się biorą potem te kwoty ZUS-u, nie? 2, 3, 5 tysięcy. To jest jakby jedna rzecz. Drugie, mamy podatek liniowy, czyli bez względu na kwotę waszego obrotu, dochodu, zawsze płacicie 19%. I to wybierają firmy, które mają dosyć wysoki dochód, albo mają na przykład etat i zarabiają dodatkowo, nie? I po prostu nie chcą, żeby im się to sumowało, bo to się nie będzie sumowało. Czyli jak wybieracie liniówkę, to wasz etat z działalnością nie będą się sumować. I to jest taka przewaga. Składka zdrowotna tutaj wynosi 4,9% od dochodu, więc jest trochę mniejsza, ale też nie mamy tego 12% podatku, tak, tylko cały czas 19% od wszystkiego. No i mamy trzecią możliwość, podatek ryczałtowy. Jego się płaci w bardzo różnej wartości, zależy od rodzaju działalności, jaką prowadzicie. W przypadku sklepów internetowych to jest 3%, ale uwaga, od przychodu, tak? Czyli nie rozliczamy kosztów. Więc jeżeli robicie na przykład dropshipping, czyli nie kupujecie towar w hurtowni za 100 zł, a sprzedajecie go za 120, to nie zapłacicie podatku od 20 zł, tylko od 120. Tak? Chodzi o to, że płacimy podatek od przychodu. Tutaj w przypadku sklepów internetowych jest bardzo niski, bo jest 3%, ale mamy na przykład branżę IT, wszelkie maści, informatycy, programiści, jacyś analitycy biznesowi związani z IT płacą 12%. Osoby, które zajmują się sprzedażą, handlem płacą 17%, więc te stawki ryczałtowe zależą od rodzaju działalności, które prowadzimy. Przewaga tego jest taka, że jeżeli macie mało kosztów, czyli na przykład sprzedajecie na swoich sklepach internetowych usługi, tak, czyli sprzedajecie swój czas de facto, to nie macie kosztów, więc to jest bardzo dobra forma rozliczenia. Natomiast jeżeli macie koszty, to nie zawsze, albo prawie nigdy. No i tutaj mamy fajną składkę zdrowotną, bo ona jest łatwo zarządzalna. Jeżeli macie przychody do 50 tysięcy w roku, to płacicie składkę tam 310 z kawałkiem, nie pamiętam dokładnie kwoty. Jeżeli macie między 50 a 300 tysięcy, płacicie 500 chyba 20. Jak macie powyżej 300 tysięcy, płacimy 900 zł, ale ona jest stała, czyli jakby nie będzie się zmieniała procentowo, więc jest łatwiej zarządzalna, łatwiej przewidywalna niż w pozostałych formach, no ale tutaj nie możemy rozliczać żadnych kosztów, nie? Tylko i wyłącznie podatek od przychodu. Czyli to też będzie, czyli jest to bardzo fajna forma dla na przykład osób, które sprzedają konsultacje, jakieś porady i kursy online też będzie. Kursy tak, no bo one mają tylko koszt wytworzenia, a później sobie sprzedajemy, tak? Tak, no zdecydowanie czyli, tak. Czyli generalnie każdego rodzaju cyfrowe produkty będzie tutaj najfajniej skorzystać z tego, z tej formy, tak?
Prawdopodobnie tak. Znaczy nigdy nie mówię, że na pewno, bo zawsze to trzeba policzyć na danych liczbach i na danym człowieku, ale prawdopodobnie tak. No ale to jest fajne właśnie, czyli jeżeli mamy cyfrowe produkty, to tutaj warto się jakby skupić też, w sensie no, sprawdzić to, tak, czy ten ryczałt faktycznie, bo prawdopodobnie będzie to najlepsza opcja. Znaczy no, jeszcze nie wiemy jak tam dalej, jeszcze może... Weźcie pod uwagę, że mamy ten słynny Nowy Ład, teraz od lipca weszła wersja Nowy Ład 2.0, wszyscy w branży spodziewamy się wersji 3.0 na jesień, na razie nikt nic o niej nie mówi, w sensie rządu, natomiast jakoś tak wszyscy się go spodziewamy, nie? Bo jest tak dużo błędów w tej ustawie, jest tak dużo niejasności, że rozliczenie roku będzie naprawdę graniczyło z cudem w niektórych przypadkach. I wszyscy spodziewamy się w wersji 3.0, pesymiści mówią, że na przełomie roku będzie 4.0, więc no będą do ustawy poprawiać jeszcze kilka lat. No. Pomijam jej sensowność i poprawność, ale też jakby złożenie tego z gospodarką. Natomiast mimo wszystko no, spodziewamy się korekt, no, one będą co chwilę, też się wkurzam, bo wiecie, mamy książki podatkowe, mnóstwo pracy włożyliśmy w aktualizację w styczniu, na szczęście nie zrobiliśmy dużych zapasów magazynowych na druku, tylko podpisaliśmy taką umowę z drukarnią, że drukujemy, wiecie, po 100, żeby nie trzymać zapasu, bo widzimy, co się dzieje, ale i tak tam, wiecie, kilkadziesiąt książek do kosza, pomijam systemy kadrowe, księgowe, które mają firmę, ubezpieczenia, nawet szkolenia, to jest po prostu mnóstwo pieniędzy, za które ostatecznie będą musieli w cenach zapłacić usługobiorcy, nie? Czyli przedsiębiorcy, czy też osoby, które z usług biura korzystają. No tak, to faktycznie to jest ogromny problem, jak oni tak co chwilę to zmieniają, a podejrzewam, że samo jakby nauczenie się, znalezienie tych różnic i później jakby korekta tych materiałów szkoleniowych i w ogóle to no, nie zazdroszczę. Okej, okay, na razie jeśli chodzi o tutaj czat, mamy ciszę, więc możemy przejść do kolejnego pytania. I jest to, na co zwrócić uwagę podczas wyboru formy opodatkowania? No, to... Parę takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim skąd macie dochody, czy firma to jest wasze jedyne źródło dochodów, czy macie inna? I teraz jak to się będzie na siebie wpływało? Jeżeli jesteście w związku małżeńskim, to też czy druga osoba pracuje, czy zajmuje się domem. Częściej ta relacja dotyczy tego, że kobiety zajmują się domem, ale znam sytuację, gdzie jest odwrotnie, tak, że to mężczyźni zajmują się domem, a kobiety pracują. To też warto sprawdzić, bo wtedy macie wspólne rozliczenia, tak, więc dochód jednej osoby dzieli się de facto na dwa. Jeżeli macie liczne rodziny, są takie osoby, co mają trójkę, czwórkę, piątkę dzieci, to mają mnóstwo ulg na dzieci i wybierając na przykład podatek liniowy, wszystkie te ulgi tracicie. Więc też warto się nad tym pochylić. Więc jakby nie ma jednej drugiej postępowania. Generalnie osoby, które mają ulgi i które mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem, jest to dla nich korzystne, najczęściej wybierają podatek progresywny, czyli ten według progów. Osoby, które mają wysokie dochody, ale też mają stosunkowo wysokie koszty i nie mają zbyt wielu ulg, najczęściej wybierają podatek liniowy. Osoby, które mają wysokie przychody, ale nie mają kosztów, czyli na przykład te produkty elektroniczne, wybierają najczęściej ryczałt. Natomiast mówię, że najczęściej to są jakieś takie drogowskazy, w którą stronę popatrzeć, natomiast zawsze niestety tych odpowiedzi brzmi to zależy. Taka właściwa, nie? No myślę, że taka właśnie konsultacja jednak potrafi później bardzo dobrze zaprocentować, prawda? Lepiej chyba wydać się na tą konsultację właśnie ze specjalistą, bo no nie jesteśmy w stanie jakby doczytać wszystkiego na blogu gdzieś tam po internecie, bo to możemy czytać w ogóle informacje na forum o osoby, która ma jakby bardzo specyficzną sytuację, my zrobimy tak samo i się okaże, że będziemy tutaj tracić na tym, tak? Właśnie. Także najlepiej skonsultować się. No to po prostu przeliczyć. Nawet tak. Jak konsultujemy, czy znane formy opodatkowania, bo od nowego roku zawsze można to zmienić, albo dla nowych firm, to zawsze pytamy o potencjalne przychody, że trzeba oszacować te liczby,
podać nam liczbę dochodów swoich, żony męża, tak, jeżeli macie pracujące dzieci, bo takie też już się zdarzają, to też trzeba to wziąć pod uwagę, ulgi, które wam przysługują i dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie tak rzetelnie powiedzieć, ok, ta forma opodatkowania ekonomicznie będzie dla ciebie najlepsza. Mhm. Czyli na takiej konsultacji na przykład u was na stronie, jeżeli sobie chciałbym zamówić na przykład, to pół godziny, godzina, to zależy. To raczej godzina, tak, godzina. Raczej godzina. No to jest tak, że zwykle przy tym się jeszcze urodzi sporo pytań przy okazji rozmowy, nie? Raczej godzina, jeżeli chodzi o takie obliczenia i rzetelne podejście do tematu. Mhm. Ale w trakcie takiej konsultacji możemy uzyskać informację, że okej, w twoim przypadku najlepsza opcja będzie to, bo to i to i to. Tak, my jeszcze zwykle oprócz tych przypadków jeszcze do tego dokładamy spółkę z o.o., czyli ile byś zyskał albo stracił, jakbyś się rozliczał na spółce z o.o. Mhm. Zwykle jeszcze dokładamy taką formę. Jasne. No to super, fajnie. Myślę, że to tak. To ja będę się kontaktował na bank. Widzę, że tutaj mamy coś na czacie. Taka dygresja, bardzo ładna strona pani Justyno. O. Bardzo się cieszę. Tak, mnóstwo pracy w nim wkładamy, także dziękuję bardzo. Pewnie są takie babole jak na każdej stronie, no ale, ale tak jest z WordPressami. Ja uczę WordPressa, a moja strona ma tyle niedociągnięć, że to jest aż po prostu mała głowa. No być funkcjonalna, taka nie idealna. Dokładnie. Ja po prostu nie mam czasu na to, bo jakby robię filmiki pokazując, jak robić strony, ale wtedy nie mam czasu na to, żeby usiąść do swojej strony. To powiedzenie, tak, że szef w grawych butach chodzi, prawda? Także tak, jaka jest cena konsultacji? Taka standardowo na naszej stronie godzinna to jest 300 zł brutto, wystawiamy fakturę, natomiast często jak robimy jakieś webinary, to da się tę konsultację upolować o stówkę taniej, szczególnie na webinarach, tak podpowiadam. Aczkolwiek teraz pewnie pierwszy będzie pod koniec sierpnia. Właśnie chyba tydzień temu mieliśmy webinar odnośnie Nowego Ładu 2.0 i kolejny w lipcu z uwagi na sezon urlopowy odpuściliśmy i na koniec sierpnia już tam wszyscy zjadą z tych wakacji, tak więc pod koniec sierpnia planujemy robić webinar o spółkach z o.o. Takie pytanie tylko ode mnie, czy na przykład na stronie gdzieś macie właśnie listę potrzebnych dokumentów w razie, jakbym chciał na przykład skorzystać z takich konsultacji, czy, no, bo tak jak mówiłaś. Wiesz, jak wybierasz sobie produkt, to masz informację, jak się przygotować do konsultacji, czyli co masz przygotować, żeby ona miała sens. Oczywiście nie jest to obowiązkowe, natomiast bardzo ułatwia, nie? No tak, od razu nawet w opisie produktu jest wpisane, co przygotować na taką konsultację. Jasne. Czyli jeżeli chcemy bardziej dokładne, jakby odpowiedź lepszą, no to warto tutaj poświęcić czas i się przygotować też ze swojej strony. Czyli idealnie, jak się te dane prześle wcześniej, to już w ogóle idealne. Mhm. No i wiadomo. Okej, to przechodzimy do kolejnego pytania z naszej listy. W jaki sposób uwzględnić dochody z JDG, jak pracuję jeszcze na etacie? Okej, to znowu jest kwestia, na etacie rozliczacie się najczęściej na umowie o pracę, tak? Dostajecie od swojego pracodawcy taki PIT 11, no i trzeba go rozliczyć do końca kwietnia na PIT 37. I teraz jeżeli wybieracie formę opodatkowania tą progresywną, czyli według progów, to zarówno etat, jak i działalność rozliczacie na PIT 36 po prostu, czyli sumujecie te rzeczy, one będą w dwóch różnych wierszach, no ale będziecie rozliczali jako sumę. Jak wybieracie podatek liniowy, to z działalności rozliczacie się na podatku liniowym na PIT 36L osobno i osobno etat rozliczacie tak jak dotychczas. Jak na podatku ryczałtowym, no to znowu etat rozliczacie tak jak dotychczas, a z ryczałtu na osobnym PIT 28. To jest takie puzzle. Ja ten chyba nagranie z tego live'a będę oglądał setkę razy i w zwolnionym tempie, żeby to wszystko w razie czego sobie przypomnieć, bo naprawdę jestem pod wrażeniem, jak to wszystko spamiętać.
te numery PIT-ów, nawet lata doświadczenia, prawda? Mamy tu pytanie, czy kalendarz bardzo zapchany, a długo trzeba czekać na konsultację? Znaczy teraz typowe są terminy jeszcze chyba na ten piątek, w przyszłym tygodniu na pewno tylko na środę, bo mnie cały tydzień prawie nie ma, by prowadzić szkolenia, później mam urlop, więc są takie bardzo pojedyncze godziny gdzieś tam na początku sierpnia i później chyba dopiero 10. Natomiast tak normalnie w czasie nieurlopowym to jest zwykle mniej tych konsultacji, też moja dostępność jest zwiększana. Wiecie, dzieci mają wakacje, no znacie historię, tak? Wszyscy mamy to samo, więc zwykle jest to tak, że to jest kilka dni roboczych, tak? Dwa do pięciu. Chociaż na przełomie roku zeszłego były takie terminy 3-tygodniowe, ale to też był taki moment, nowy ład i totalne szaleństwo w naszej branży. No dokładnie, lepiej nie czekać na ostatnią chwilę, do momentu, aż się pojawi problem przy rozliczaniu, tak? Bo w sensie wtedy, kiedy wszystkie firmy się muszą rozliczać, to wtedy pewnie zapchany grafik jest i nie ma możliwości uzyskania jakiegoś. To jest tak, że głowa ma jakąś ograniczoną pojemność. No ja byłam w stanie robić 4-5 konsultacji w ciągu dnia, natomiast wtedy już nie byłam w stanie zrobić nic innego. Bo ta konsultacja dla mnie to jest jednak bardzo duży wydatek, taki wiecie, ja po prostu muszę słuchać, myśleć, kombinować, liczyć i robić to z potężną uważnością, no bo bądź to bądź według tych informacji wybieracie formę opodatkowania, więc niekoniecznie chciałabym, żebyście mieli do mnie pretensje gdzieś tam później w trakcie roku, więc też chodzi o to, że no, nie jesteśmy tych konsultacji jako osoby, które je robią, nawet nie chodzi o mnie, zrobić ich dużo w ciągu dnia, bo to nie o akord chodzi, nie? To jest jednak też jakaś tam robocza godzina po prostu. Oczywiście. Dalej mamy kolejne pytanie. Umowa o dzieło. Czy jest próg kwoty? Jak jest próg w tej nierejestrowanej działalności? Nie, nie ma progu. Umowa o dzieło nie ma progów, natomiast jeśli macie umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, czyli tam, gdzie macie 50% kosztów uzyskania przychodu, co w praktyce oznacza, że płacicie podatek od połowy kwoty na umowie, to taką formę rozliczenia można stosować tylko do kwoty pierwszego progu, czyli do 120 tysięcy rocznie. Powyżej tego nie wolno tych kosztów 50% odliczać. Jakby nie ma limitu jako takiego, natomiast jest takie ograniczenie, jeżeli chodzi o te koszty uzyskania przychodów. Aha, czyli jeżeli na przykład wykonuję stronę internetową i jest to przeniesienie praw autorskich, tak, czyli oddaję jakby właścicielowi, to rozliczam się z połowy kwoty, tak? Znaczy, powiedzmy, że masz na umowę 10 tysięcy, to ty płacisz podatek od 5 tysięcy i jakby wolno w taki sposób się rozliczać do 120 tysięcy w roku. Jeżeli robisz stronę internetową i to już jest kolejne 10 tysięcy, wychodzi ci 130, bo to od tych 10 tysięcy od razu trzeba zapłacić od całej kwoty podatek, a nie od połowy. Jakby taka jest tutaj różnica. Ciekawe, jak oni to rozkminiają. Nie wiem, tam siedzą mądre głowy. No właśnie widzę. Wersja 2, 3, 4 zaraz. Okej, to jedziemy z kolejnym pytaniem. Jak wygląda kwestia rozliczania składek ZUS w JDG? Okej, to od początku. Jak macie pierwszy raz firmę, pierwszy raz albo nie mieliście w ciągu ostatnich 5 lat, czyli jesteście liczeni jako świeżynki, to przez pierwsze 6 miesięcy płacimy tylko lub aż składkę zdrowotną, no bo 9% to nie jest wcale tak mało, ale nie płacimy z innych składek. Przez kolejne 24 miesiące płacimy tak zwany mały ZUS, czyli on teraz wynosi tam 700 zł około. No tak z tym małym to też bym nie szalała, no ale tak się nazywa. Po 24, czy właściwie pół roku i 24 miesiące, czyli po 30 miesiącach, tak, czyli to jest 2,5 roku, wchodzimy na duży ZUS, czyli płacimy wszystkie składki i składkę zdrowotną. One teraz wynoszą niecałe 1200 zł plus składka zdrowotna. W zależności od tego, jaką formę opodatkowania macie, no to ona się różnie rozlicza. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, albo 9%, albo 4,9%, albo w podatku ryczałtowym stała kwoty. Czyli jeżeli miałem na przykład kiedyś działalność, bo miałem, niech pan będzie, ale minęło 5 lat, to mogę to tak, teraz to jak złożę. Tak, to jest na działalność... świeżynka, tak. No. Okay.
Nie mogę, no ale to 700 zł. Też zwrócę uwagę, bo a propos działalności jest bardzo dużo dotacji z urzędów pracy, z urzędów wojewódzkich, one są, te programy są różne w różnych województwach, więc trzeba się u siebie, że tak powiem, dowiadywać, ale często można zgarnąć dotacje, szczególnie na wschodniej ścianie, nawet taką 100-150 tysięcy na otwarcie działalności, nie? Ja mieszkam w Poznaniu i w Wielkopolsce nie ma takich dotacji, ale mam znajomych blisko Białegostoku, no to tam jedna osoba 300 tysięcy dostała na otwarcie firmy. Więc są takie projekty, szczególnie w tych takich miejscowościach, czy też bardziej regionach, gdzie jest wyższe bezrobocie, gdzie jest mniejszy dostęp do pracy, gdzie jakby mniejszy dostęp do edukacji, tak, to te regiony mają te dotacje zdecydowanie wyższe. Mhm. A czy na przykład na taki, nie wiem, coś internetowego można dostać dotację też? Można, nie, tak. Czy się wpisujesz w założenia projektu, no? Bo to też zależy od projektu, bo są na przykład projekty dla kobiet, są projekty dla osób o niskim wykształceniu typu podstawowe zawodowe, są dla osób wykluczonych wiekowo, są dla osób, które mają jakieś wykształcenie typu socjologia, politologia, takie wiecie, niby mają wyższe wykształcenie, ale jakby to niewiele zmienia w życiu, to bardzo zależy od projektów, no, ale jakby warto się zorientować w swojej lokalizacji, czy takie projekty są, jakie trzeba spełniać warunki. No to fajnie, bo to wtedy można na przykład pokryć sobie koszty jakiś tam wtyczek, nie wtyczek, jakieś koszty po prostu stworzenia. No tak, dokładnie tak, no. Tak. Okej, to teraz przechodzimy do kolejnego, najciekawszego, no może jeszcze nie najciekawszego, ale jak wybrać numery PKD? Okej, numery PKD to jest klasyfikacja działalności, czyli to są takie, jakby każdy rodzaj prowadzonej przez Was działalności ma taki swój numerek. Wszystkie te numery znajdziemy na stronie Urzędu Statystycznego, na stronie GUS-u. I warto sobie przez te numery przejść od góry do dołu, tak, i zobaczyć, które numery mogą mnie potencjalnie dotyczyć. Czyli nie wybieramy tylko takich, które teraz mnie dotyczą, tylko takich, które mogą mnie dotyczyć, planuję rozwój w tym kierunku. Tych numerów możecie wybrać dowolną ilość, czyli nie ma ograniczenia. Natomiast myślę, że warto wspomnieć o tym, że w przypadku, jak prowadzicie działalność gospodarczą, to ewentualna zmiana jest, poza tym, że tracicie na to czas, jest bezkosztowa. Czyli na tej stronie CIDG w każdym momencie możecie poprosić o zmianę w tym waszym wpisie i to się dzieje elektronicznie, bez żadnych kosztów. Więc jeżeli się pomylicie albo wybierzecie za mało, za dużo, to można to bardzo łatwo zmienić, skorygować, więc też nie ma sensu jakoś się fiksować, że jak tam będzie błąd, to w ogóle katastrofa się stanie. Gorzej jest, jak ktoś ma spółkę z o.o., to tam zmiana numeru PKD no już jest... No generuje trochę i czynności, i kosztów, bo tam trzeba pójść do notariusza i do sądu, no co pomijam czas, no ale to też są pieniądze, które trzeba na to wydać. Jasne. No okej, czyli tutaj nie ma jakoś tam, ja myślałem, że to jest jakieś lepiej uważać, coś tam, a to po prostu... To ludzie się tego boją, tak? To wiem, że tak jest, ale to nie jest nic strasznego. Bo w każdym mogę sobie na przykład wybrać coś przez przypadek, co w ogóle nie będę używał i to sobie może tam wisieć i nikt mi za to nie będzie naliczał żadnych kosztów ani robił nalotów, bo czy sprawdzał, czy na przykład udzielam tych były konsultacje, doradztwa. Czyli mogę mieć doradztwo, ale tam nie będę miał z tego problemu, żadnych problemów w przypadku tutaj działalności nierejestrowanej. A to znaczy, no bo to w ogóle nie jest przy nierejestrowanej, to więc... No, przy nierejestrowanej to kadami wybieracie, więc nie ma właśnie problemu. Nie było tematu. Mamy tutaj jakieś pytania. O, jest Sylwia Schmidt. Mamy tu pytanie... Super. To bardzo się cieszę, że dajemy wartość, o to też chodzi. Tak. Dziękuję, fajnie, że trafiłem w gościa. Nie, od razu wiedziałem, że to, bo po prostu trafiałem się pytania na temat działalności, prowadzenia działalności, tej nierejestrowanej działalności, to non-stop gdzieś tutaj od czasu do czasu
się pojawia, więc właśnie fajnie, że jesteś, że możesz tutaj nam poopowiadać, bo ten film na pewno, no nie wiem ile dzisiaj osób obejrzy go, ale to przez kolejne tam miesiące, lata będzie na pewno wałkowany i to po kilka razy. No, także... za rok to przecież będzie nieaktualny, nie? Ale spoko. No tak, no przynajmniej, ale część może... Zobaczymy, może powycinamy to, co można, to, co jest nieaktualne. I tutaj mam pytanie. Będąc na ryczałcie i mając sklep internetowy, mając jeden kod PKD, czy jak dodam kolejny PKD, to wyrzuci mnie? Ja rozumiem pytanie, tak, wyrzuci mnie z ryczałtu. Rozumiem, o co Sylwia pyta. Jeżeli chodzi o ryczałt, to jest tak, że mogą się rozliczać na podatku ryczałtowym osoby, które prowadzą jakiś rodzaj działalności, która jest na tej liście, tak, do podatku ryczałtowego. I są rzeczy, które automatycznie z tego ryczałtu was wyrzucają, na przykład handel częściami do samochodów. Jeżeli macie taki sklep z takimi częściami, to na ryczałcie w ogóle nie możecie się rozliczać, nie można tej formy opodatkowania wybrać. I jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, handluje, ostatnio miałam taki case, jeden pan mówił, że handluje częściami takimi, wiecie, jakieś złączki, takie części hydrauliczne, takie do domu bardziej. No i wymyślił sobie, rozliczał się na ryczałcie i wymyślił sobie właśnie części samochodowe. I teraz jak wprowadził handel częściami samochodowymi, to z automatu przestał być na podatku ryczałtowym, bo nie wolno wtedy tak się rozliczać. Natomiast sama zmiana numeru PKD nie generuje takiego wyrzucania. Tak? To, że sobie dopiszecie czy usuniecie jakiś numer PKD, nic się nie dzieje. Dzieje się dopiero, kiedy następuje faktyczna sprzedaż. To dopiero wtedy może się tak wydarzyć, że z ryczałtu będziecie wyrzuceni. Wyrzucenie oznacza, że od początku danego roku kalendarzowego wszystko, co zarobiliście, rozliczacie według podatku, według progów podatkowych. To oznacza wyrzucenie z ryczałtu. No to dosyć poważna sprawa, bo a to kiedy na przykład się dowiadujemy, że zostaliśmy wyrzuceni? Znaczy, no generalnie księgowy, który z wami pracuje, powinien wam to powiedzieć, nie? Generalnie słuchajcie, jak planujecie jakieś ruchy, zmiany w firmie, to zanim je zrobicie, to skonsultujcie je z księgowym, dlatego że skutki błędnych decyzji mogą być bardzo poważne. Czyli tutaj na przykład, jeżeli ktoś sam chciałby sobie dopisać PKD, bo może tak wejść sobie tam tak, elektronicznie. To samo z siebie nic się nie dzieje. Dopiero jak zaczniecie prowadzić tego typu działalność, która na tej liście ryczałtowej nie jest, bo to oznacza, że przestajecie być ryczałtowcami, nie? Tylko wchodzicie na skalę podatkową. Ale system tutaj w na przykład ten system, w którym robimy tą zmianę w internetowy, nie wyskoczy nam żadna informacja, że wow, uważaj, bo to nie jest do ryczałtu. Niestety nie. Musisz to wiedzieć, no. Zresztą takich mem ostatnio po internecie chodzi, że to drogi urzędzie, powiedz mi, ile podatku mam zapłacić. Nie, my wiemy, ile to masz zapłacić podatku, ale sprawdzimy, czy umiesz liczyć, nie? Jest trochę na tej zasadzie. No, no tak. Ale mimo wszystko, jeżeli dodaję sobie coś do tego PKD, co wyrzucam z tego ryczałtu, no i idę do mojego, no ale to już będzie za późno, tak? No bo idę do mojego księgowego z fakturką. Nie, idziemy przed. Czyli jeżeli planujecie jakieś zakupy, kredyt, wziąć coś w leasing, planujecie dotacje, planujecie nowe gałęzie biznesu, nowe sprzęty, no handlujecie nowymi towarami, to zanim to się wydarzy, idziecie do księgowego i mówicie o swoich zamiarach. Ale sprzed, bo da się zareagować przed, natomiast po już nie. No właśnie, jak już dokonam zakupu, sprzedaży pod tym numerem, to już jest po ptokach, jak to się mówi. Okej, mamy tu, co to było, czy tylko jest tak przy karcie podatkowej? Karta podatkowa to jest w ogóle forma, która jest zablokowana, jeżeli chodzi o rozliczenia. Na karcie podatkowej mogą być tylko osoby, które kiedyś tam wybrały sobie kartę podatkową i one dotyczą ogólnie takich prac rzemieślniczych, czyli to nawet, nie wiem, szewc, albo kosmetyczka, albo fryzjer, takie zawody się na tej karcie rozliczają. No i tam płacą podatek taki zryczałtowany zgodnie z taką opłatą miesięczną, powiedzmy. Tak, i jeżeli znowu
zaczniemy robić w tej działalności coś, co nie jest na te liście, które mogą się na karcie rozliczać, no to też z tej karty jesteśmy wyrzucani, więc mechanizm jest taki sam jak przy ryczałcie. No właśnie. No i kolejne pytanie. Gdzie sprawdzić, jaka stawka obejmuje dany kod PKD? Okej, okay, kody PKD i stawki ryczałtu mamy w ustawie. Znajdziecie pełno takich tabelek na internecie, na tych stronach księgowych typu nie wiem, InfoGofin. U nas też jest na stronie MOS. Nie pamiętam tytułu artykułu, ale też jest w którymś tam artykule, jaką stawkę podatku ryczałtowego wybrać. To jest po prostu tabela z ustawy ściągnięta. Akurat na marketing jest 15%, to od razu poprawiam, nie 12%, to z pamięci, 12% jest na usługi IT i lekarzy, to tak poprawiam od razu, więc można sobie jakby sprawdzić, jeżeli waszego numeru PKD nie ma, bo macie wątpliwości, bo też może się tak zdarzyć, że nie do końca wiecie, pod który numer PKD podpada wasz sposób działalności. Bardzo często na przykład w branży IT testerzy tak mają, bo są testerzy, którzy piszą testy automatyczne i oni są wliczani jako programiści, a są testerzy, którzy wykonują testy manualnie, czyli wiecie, fizycznie klikają i testują i to jest liczone jako usługi pozostałe. Usługi pozostałe rozliczają się na 8,5, a pisanie kodu liczy się na 12, więc jak macie wątpliwości, to zawsze trzeba napisać do Urzędu Statystycznego, opisać co robicie i oni wam powiedzą, jaki to jest kod numer PKD i wtedy wiecie, jaką stawkę ryczałtu stosować. Czy to dobry jest właśnie na przykład zachować taki dokument od tego Urzędu Statystycznego? Oczywiście, że tak. W Polsce jak nie masz dokumentu, to nie masz żadnego dowodu. No właśnie, bo później się okaże, że ktoś tam sobie wymyśli, że wow, ale to dlaczego tak? I wtedy musimy pokazać, że ale to mamy potwierdzenie. Okej, mamy tu jeszcze jakieś pytanie, nawet dwa, ale zanim przejdziemy do kolejnego pytania, to bardzo bym prosił o lajki. Tam klikamy, lubię to, bo mamy tutaj już 1,5 godziny ponad naprawdę soczystej wiedzy na temat prowadzenia biznesu, więc myślę, że zasłużyliśmy tutaj. To znaczy, no ja nie, ja tylko, ale... No, twój kanał, ty zasłużyłeś. No, może tym, że zaprosiłem fajnego gościa. Okej, to przechodzimy do kolejnego tutaj pytania. Małżeństwo. Czy każde z dwojga może mieć nierejestrowaną działalność i mieć osobne tak zwane progi 1500? Tak. No. Tak, po prostu tak. Nie. No tak, no bo to są jakby znowu, czyli... No osoba, to jest... tak, to jest tak. Działalność osoby fizycznej, czyli każdy człowiek osobno. Okej, okay. Fajnie. Czyli mogą na przykład wspólnie prowadzić jeden sklep i... Nie, to jest jedna działalność. Muszą prowadzić osobne sklepy. Tak? No to okay. Jeden sklep prowadzony przez jedną osobę, tak? Przez jedną firmę, może tak. Jasne, ja czyli robimy jeden sklep na osobę i wtedy możemy... Tak. No to chyba tutaj, bo myślę, że tu chyba ten jest najbardziej... Było pytanie, że... To jest, wiecie, na firmę, nie? Jeżeli prowadzicie w dwie osoby firmę, bo to z tego się robi albo spółka cywilna, albo zatrudniacie osobę, znaczy członka rodziny do pomocy, tak? To jest wtedy, wiecie, zatrudnienie takie w różnej formie, ale to jest ktoś, kto pracuje u was, czyli zawsze jest front jakiś, czy ktoś, kto stoi jako właściciel tej firmy. A sklep jest jeden, nie? To nie jest kwestia podzielenia tego na dwa. Dokładnie. Okay, to ale mamy... słuchaj, wchodzi mi do głowy takie rozwiązania, że jeżeli sprzedajecie na przykład, nie wiem, sprzęt fotograficzny i oprócz tego usługi fotograficzne, to powiedzmy, że nie wiem, mąż na przykład tak prowadzi ten sklep, a żona przez ten sklep sprzedaje swoje usługi fotograficzne i mężowi odpala prowizję, tak, za każdą sprzedaną usługę i wtedy w jednym sklepie mogą być dwa. Takie rozwiązanie mi przychodzi do głowy na szybko. Ja myślę, że ten mąż nigdy tej prowizji na oczy nie zobaczy, ale... No ale w dochodach musi sobie rozliczyć, no? No tak, no tak. Nie, no to, ale to fajnie, no właśnie, czyli jednak, no właśnie... No to jest właśnie to, że trzeba czasem powiedzieć, pogadać i pomyśleć, nie? Bo wiele rzeczy się da, tylko trzeba po prostu pomyśleć.
Dlatego mówię, że warto na te, no, na te konsultacje wydać, bo to można właśnie sobie ułatwić dużo życie albo zaoszczędzić dużo pieniędzy. Czy jest szansa na otrzymanie dofinansowania na rozwój działalności, która nie jest główną moją działalnością? Mieszkając na Podkarpaciu, jest szansa na ja takie... Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem, nie zajmuję się dotacjami. Tak jak mówię, bardzo, znaczy są różne programy w różnych rejonach Polski, na różne rzeczy, są różne grupy dobierane, czasami według wieku, według wykształcenia, według stażu pracy, według wykluczeń różnych społecznych. Jakby możecie się tego dowiedzieć, najczęściej dotacje są rozliczane albo przez Urząd Pracy, albo przez Urząd Wojewódzki lub Marszałkowski w danym regionie, więc tam najlepiej szukać tych informacji. To są miejsca, gdzie bezpośrednio źródła możecie znaleźć takie informacje. Ja niestety wam w tym nie pomogę, totalnie zajmuję się dotacjami. Wiem, że są takie opcje, ale jakie konkretnie, to tutaj nie pomogę. Okej, okay. No i tak dużo informacji. To przechodzimy do kolejnego pytania z naszej listy. Pamiętamy o lajkowaniu pod spodem, dzwoneczek też. Przy okazji. Jak mi się pokazywać właśnie tutaj pod spodem, a nie tak, bo tak to wiesz, to nie jest dobrze. Bo nie widać mnie. Lajka pod spodem i dzwoneczek obok. Albo z tej strony. Okej, okay, czyli następne pytanie. Czy muszę zgłaszać się do VAT-u? To już o tym dyskutowaliśmy na początku, nie? Że zgłoszenie do, znaczy w ogóle może od początku, w Polsce mamy dwa zwolnienia z VAT-u. Jest zwolnienie podmiotowe, czyli podmiot, czyli firma jest zwolniona i taka firma jest zwolniona wtedy, jeżeli nie przekracza obrotu 200 tysięcy rocznie. Tak, więc takie firmy nie muszą być VAT-owcem. Mamy też oprócz tych zwolnień podmiotowych zwolnienie przedmiotowe, czyli jeżeli prowadzicie jakąś działalność, która jest na liście, na przykład handel nieruchomościami na cele mieszkaniowe, na przykład nauka języków obcych albo jakieś kursy specjalistyczne, typu nie, kursy spawalnicze, takie nauczające zawodu, to one też są zwolnione z VAT-u zawsze, bez względu na to, czy prowadzicie, czy macie te 200 tysięcy, czy nie. Tak, i są jeszcze firmy, które muszą być na VAT-ie od pierwszego dnia, bez względu na to, czy mają 200 tysięcy, czy nie. Tutaj mamy doradztwo, handel samochodami, na przykład i handel kruszcami, to są takie trzy najbardziej podstawowe, gdzie musicie być VAT-owcem od pierwszego dnia. Więc ogólna zasada, ten limit 200 tysięcy z wyjątkami, tak. Te wyjątki są opisane w artykule 43 ustawy o VAT. Nie jest wcale taki długi, więc tam chyba ma 10 stron, więc jak na ustawę to całkiem okej. Jakby możecie sobie zweryfikować, jeżeli ktoś będzie miał wątpliwości. Mhm. Czyli znowu... No nie jest łatwo. Pytamy. No oczywiście, no ja w ogóle nie... Tak myślałem, że to będzie jakieś coś, czarna magia. Zresztą no, dlatego właśnie tutaj między innymi jesteśmy, bo dla mnie to jest czarna magia. To w ogóle te książki tam, jak to się czyta, tam te, że... Ja wiesz co, muszę się pochwalić, bo nasze książki, takie mamy dwie flagowe, jest w Ademeku spółki ZOO, kurczę, nie mam, no właśnie patrzę, ale nie mam jej tutaj, gdzieś tam jest na półkach, w Ademeku spółki ZOO i jest wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczych i one są pisane dla przedsiębiorców, nie dla księgowych, więc używamy tam prostych przykładów, prostego języka i w Ademeku spółki ZOO sprzedajemy rocznie tak z 1500 sztuk mniej więcej u siebie, tylko u siebie w naszym sklepie i one dostają recenzję średnia z 5,7 na 6, więc jakby napisana bardzo prostym językiem. To wszystko w działalnościach też mniej je sprzedajemy, ale ma bardzo podobne recenzje, także tak no, takie mówię, dwa flagowe produkty, które sprzedajemy. I jakby piszemy je ludzkim językiem, zresztą bardzo podobne jak teraz do was mówię, wydaje mi się, że mnie rozumiecie, ale to takie właśnie moje pytanie. Właśnie o tym miałem powiedzieć, że no. Fajnie, bo tutaj też nawet jakby pada pytanie, to nie jest takie, no to wiesz co, może, tak, tylko zawsze jest to może tak, od początku i jest od początku po kolei, no bo czasami właśnie trzeba może nie tak od razu odpowiedzieć na to pytanie, tylko właśnie wytłumaczyć od samego początku. I
a te dokumenty, które oni tam tworzą, to ja tak jak widziałem, jak to jest pisane, że no tutaj zgodnie z jakimś tam ustępem coś tam tak, i się tam paragrafu odwołane do ustawy takiej i takiej, jeszcze rozporządzenia, tak wiem, to też czuję te ustawy, więc wiem, jak to wygląda. Tak, kilka skoków z jednej strony na inną, później gdzieś tam można się naprawdę zamotać, także właśnie dlatego pewnie właśnie sprzedajecie tyle tego i takie dobre oceny, bo jak jest dobrze wytłumaczone, no to wiadomo. Sam zaraz... Znajdziecie na tych książkach informacje zgodne z artykułem takim i takim, na takich informacji tam nie ma. No bo to przedsiębiorców nie obchodzi, jaki to artykuł, oni chcą wiedzieć, co mają zrobić, nie? Dokładnie, dokładnie. Od A do Z, krok po kroku, za rączkę. Także to fajnie. No i oczywiście link jest w opisie poniżej tutaj tego filmu, także zapraszam i jest przypięty do w komentarzach, w czacie, na samej górze. Teraz nie pamiętam, na czym skończyłem. Czy jest szansa na otrzymanie to już było. Mam pytanie o dofinansowanie, widzę kolejne. Naprawdę nie jestem specjalistą, ekspertem od tego. Po prostu musicie się dowiadywać lokalnie u siebie w urzędach. Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki. Tam znajdziecie informacje, jakie są projekty, kto je robi, na co są, kto może dostać dotacje w danym regionie. Niestety nie znam żadnej firmy godnej polecenia, która zajmuje się dotacjami. Przerabialiśmy ich naprawdę sporo i nie chcę żadnej z nich polecać. Okej, okay. Czyli z dotacjami to niestety może inny gość. Zobaczymy, czy rejestrując nazwę działalności przed imieniem i nazwiskiem, lepiej najpierw zarejestrować nazwę w urzędzie patentowym. Okej, okay. Nazwy nie da się zarejestrować, znaczy to się robi w urzędzie patentowym, ale to się zastrzega nazwę. Można zastrzec nazwę, w sensie znak słowny i też znak graficzny. I żeby dostać zastrzeżenie znaku, to trzeba udowodnić, że się z tym znakiem posługujesz. Czyli raczej to robią firmy, które już tam chwilę ten znak funkcjonuje na rynku. Nie mówię, że się nie da uzyskać zastrzeżenia znaku, który dopiero wchodzi na rynek, ale jest to bardzo trudne i w ogóle bez opieki prawnej jest to bardzo trudno zrobić. Same opłaty do urzędu patentowego to jest mniej więcej 2000 zł za takie podstawowe, za taką podstawowe zastrzeżenia, no plus obsługa prawna pewnie drugie tyle, no? Tak żebyście też wiedzieli, z jakimi kosztami to się łączy. Zwróćcie uwagę, że kradzież nazwy, czy znaku, czy logo, no nie jest częsta, no. To też nie są takie rzeczy, których należy się bać, szczególnie w internecie, jak jesteście na początku drogi. Tak, no, jakby tak racjonalnie, kto będzie wam chciał to ukraść, nie? No jeszcze mali jesteśmy, nie dopiero zaczynamy, więc nawet nie ma sensu, tak, no bo jakby ten znak jeszcze nie ma takiej wartości jakiej, żeby podkradać tą. No ZUS to nie móc właśnie teraz jest na etapie zastrzeżenia znaku, przechodzimy przez procedurę, oczywiście też już tam trzeci raz piszę jakieś wyjaśnienia, naprawdę jest to hardcore. Jeżeli chodzi o wyjaśnienia, muszę udowadniać, że wiecie, że mój znak graficzny jest, jak to nazwa, że jest taki, wiecie, że bo ZUS to nie jest po prostu hasło reklamowe, tak to tak stwierdzili, natomiast on jest jakby cały czas używamy tej samej kolorystyki, używamy loga w wielu miejscach i jakby na nazwę ZUS to nie jest, szuka się naszej firmy, bo żadnej innej. Chcieliśmy udowadniać, wiecie, że mamy stronę internetową od kiedy są logi, od kiedy mamy adresy mailowe, musieliśmy pokazywać, że w stopkach używamy tej nazwy, naprawdę takie abstrakcyjne rzeczy, więc też żebyście mieli świadomość, to nie jest tak, że się zgłosicie i dostaniecie zastrzeżenie znaku. Oj, nie. No, jak zwykle trzeba się trochę nagimnastykować. Tutaj to chyba pytanie to już było tak, odnośnie tego. Tak, no. Okej, okay, no to mamy kolejne pytanie z naszej listy. Jest to, czy muszę mieć księgowość? Znaczy, nie musicie mieć księgowości, natomiast szczególnie te firmy, które są na VAT-ie, bardzo mocno rekomenduję, żeby jednak ją mieć. Firmy, które mają jakiś VAT międzynarodowy, tym bardziej, typu ten VAT od te kursy, o które pytaliście, to gdzieś tam w pomiędzy. W ogóle rekomenduję mieć księgowość, dlatego że przenosicie ryzyko ekonomiczne, tak, ewentualnych błędów na biuro rachunkowe, oczywiście biorąc pod uwagę, że zweryfikowaliście umowę i ubezpieczenia.
bo tutaj to jest kluczowe. Ale o tym tam gdzieś dyskutowaliśmy wcześniej, więc myślę, że nie ma sensu drugi raz rozwijać tego tematu. Dokładnie. Trzeba sobie obejrzeć live'a od początku. I to już są 2 godziny, wow. Ale tu już jesteśmy przy końcu, także... I, aha, no i czy to odnośnie księgowości, jeśli chodzi o nierejestrowaną działalność gospodarczą, to nie trzeba. W sensie, no, tam są już tabelki, więc... Trzeba, teraz są w ogóle, wiecie, te takie... programy do rozliczenia PIT-ów darmowo, one sobie radzą z tą działalnością nierejestrowaną, więc trzeba tylko wpisać dane i tyle, nie? Z tej waszej tabelki Excelowej. Tak. Więc nie sądzę, żeby to was przerosło. Jak WordPress was nie przerasta, to też z tym też dacie radę. W ramach ciekawości mnie WordPress przerasta, nie? W wielu miejscach, więc korzystam też z pomocy, że chłopaki to robią po prostu, ja to kompletnie, nawet już teraz nie wiem, czy dodałabym wpis na stronę, jeszcze kiedyś umiałam, ale teraz to nie wiem. No tak, no bo to są po prostu inne rzeczy też, czasami warto, no ja też jakby z założenia wychodzę tutaj, uczę takich podstaw, żeby tylko jak najszybciej stworzyć taki sklep, umożliwić sprzedaż, ale już później jak zaczynają się jakby większe, jakby już zaczyna się jakby sprzedawać te produkty, no to czasami po prostu nie warto spędzać nad tym czas, bo jest, tam się pojawiają schody, a tu trzeba się skupiać na sprzedaży, na marketingu i tak dalej, więc może czasami warto oddać to komuś, kto się zna i... No, wtedy miałem taki zeszły rok, pracowałam bardzo, znaczy to 2 lata temu było, przepraszam, bo to było przed pandemią, pandemia już 2 lata trwała. Miałam taki rok, kiedy zastanawiałam się, co robię źle, bo pracowałam bardzo dużo i dużo czym mnie irytowało strasznie. W końcu zrobiłam sobie taką listę, co chcę robić, czego nie chcę, co lubię, czego nie lubię, a jednak muszę, na przykład wykonywanie przelewów. Nie lubię po prostu, wiecie, siedzieć na koncie i tam klikać tych przelewów. Znaczy mogę dać komuś dostęp, ale tak na razie jeszcze to jest ten etap, kiedy to jest jedyna czynność, którą muszę robić, ale nie lubię. Natomiast wszystko inne zdelegowałam po prostu. Pracowaliśmy w zespole 4-osobowym, teraz jest 10 osób. I powiem wam szczerze, że pomimo tego, że oczywiście koszty są wyższe, to też przychody mamy wyższe, bo więcej osób jesteśmy w stanie zrobić więcej pracy po prostu. I każdy z nas zajmuje się tym, na czym się zna, efektywnie to robimy, a nie ja się wkurzam na WordPressa, wiecie, próbuję coś z czymś spiąć, marnuję na to pół dnia i na końcu i tak nie działa. Więc jakby już po prostu się tym nie zajmuję, nawet nie próbuję się tym zajmować, się tego uczyć. Mam mnóstwo innych rzeczy do nauczenia się, a rząd jakby cały czas dostarcza mojemu mózgowi nowych informacji do przyswojenia. Stymuluje. Tak. Także tak. No, ale to tak, to ja też zauważyłem, że warto właśnie delegować albo komuś oddawać, szukać osób, które lepiej się czymś zajmą niż ja, no bo wtedy jak ja mam lepszy humor, lepiej jakby, jak mam lepszy humor, to się lepiej pracuje, a jak się lepiej pracuje, to się szybciej pracuje. No i od razu to mam wszystko, mam na siebie wpływ, dokładnie tak, no. Także oczywiście. Okej, to mamy tutaj na czacie jest cisza, więc przechodzimy do kolejnego pytania. Czy mogę założyć tylko jednoosobową działalność gospodarczą, czy mam może inne opcje? Okej, słuchajcie, w Polsce mamy, nie wiem, kilkanaście możliwości, jeżeli chodzi o prowadzone firmy. Najczęściej wybierana oczywiście jest jednoosobowa działalność gospodarcza, natomiast ona ma mnóstwo i wad i zalet, jak każda inna forma. Jedną większą wadą jest absolutnie pełna odpowiedzialność za ewentualne potknięcia biznesowe. I teraz bardzo mocno zaznaczam, nie chodzi mi o nieuczciwych ludzi, tylko chodzi mi o ludzi, którzy czasami podejmują błędne decyzje biznesowe, które mają skutki finansowe i sypie nam się płynność finansowa. Wtedy zajmuje się majątek albo nasz, albo całej rodziny, jeśli mamy wspólność majątkową, tak prawie że z automatu. I to jest coś, co jest największą wadą, szczególnie w takim świecie, w jakim żyjemy, gdzie mamy mnóstwo zmian, nieprzewidywalności, zmiany prawne, tak, geopolityczne, tutaj pandemia, tu łapę ospa, jakby już nie chcę tego emocjonalnie w to wchodzić, ale też mamy wojnę tutaj, tuż za granicą, tak, to już nie jest wojna gdzieś tam na drugim końcu świata, tylko tuż za granicą naszego kraju, co ma na nasz wpływ po prostu, tak, na naszą gospodarkę, wiesz, nie chcę tego emocjonalnie w ogóle, wiecie, na ten poziom odrywam na tym live'ie, ale ma wpływ na to, jak funkcjonują przedsiębiorstwa w Polsce.
i trudno jest podejmować racjonalne decyzje w takim otoczeniu biznesowym. W związku z tym zdarza się coraz częściej, że ludzie popełniają błędy. I te błędy czasami są bardzo bolesne w skutkach, szczególnie finansowych, więc stąd działalność gospodarcza ma, to jest moim zdaniem największa jej wada. Oczywiście składki ZUS-owskie bolą, natomiast jeśli zarabia się odpowiednio wysoką kwotę, to da się to przełknąć. To jakby jest kolejna rzecz. Mamy też dosyć proste zrozumienie działalności. Banki rozumieją działalność, jak chcemy wziąć kredyt. Łatwo jest nam tą działalność zrozumieć, no bo jest, wiecie, kolumna przychody, koszty, dochód, więc łatwo się w tym połapać mimo wszystko. Natomiast poza działalnością mamy chyba najpopularniejsze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ich największą zaletą jest to, co w działalności jest największą wadą, czyli że to ryzyko biznesowe przechodzi na spółkę z o.o., ono jest od nas oddzielone, od naszego majątku, od majątku naszej rodziny. I to jest jej największa zaleta z mojej perspektywy. Nie mamy tam takich problemów z wysokim ZUS-em, tak jak w przypadku działalności gospodarczych, ale księgowość jest zdecydowanie droższa. Powiedzmy, że działalność gospodarcza zapłaciliśmy 300 zł, to za podobnej wielkości spółkę zapłacimy 700-800 zł za księgowość. To jest związane z większą ilością pracy po stronie biura rachunkowego, dlatego ta cena jest wyższa. Więc też trzeba się z tym jakoś tam liczyć. Oczywiście spółka z o.o. ma inne swoje ograniczenia, trochę trudniej jest wyjąć z niej pieniądze, nie mówię, że się nie da, ale jest trochę trudniej się rozmawia z bankami, natomiast no, ma potężne zalety, które w dzisiejszym świecie są tylko doceniane wtedy, jeśli coś się wydarzy, nie? To wtedy się je docenia. Zresztą mówiłam Mariuszowi, że udało mi się w swoim życiu położyć już jedną spółkę i na szczęście była to spółka z o.o. I tak jak mówię, to nie była kwestia nieuczciwości, tylko no, po prostu szczenięce, głupie decyzje, tak, najnormalniej w świecie, bo to jeszcze było za gówniarza, więc po prostu durne decyzje biznesowe, no. Z dzisiejszej perspektywy tak to oceniam, ale bardzo duże lekcje, żeby nie było, spłaciłam wszystkie tam kwestie zadłużenia, to było trochę rozwleczone w czasie, ale nikt nie był poszkodowany, oprócz mojego ego, tak, bo to ucierpiało, no ale dzisiaj już Zustaniamus ma 11 lat, więc mamy się całkiem dobrze z firmą i cały czas się rozwija pomimo kryzysu na świecie, także to jest jakby jedna forma. Mamy też jakieś spółki jawne, mniej popularne, natomiast są popularne jako firmy rodzinne, szczególnie jakieś piekarnie, małe firmy produkcyjne, małe jakieś zakłady naprawcze, tam na przykład samochodów, mechanice, czasami takie firmy rodzinne są spółkami jawnymi. Mamy spółki zookomandytowe, je zakładają firmy, które mają bardzo wysoki poziom ryzyka biznesowego, takie spółki mamy. Mamy prostą spółkę akcyjną od niedawna, która pozwala zbierać kapitał od takich aniołów biznesu, nazwijmy to. Także tych form prawnych jest naprawdę dużo. I teraz chodzi o to, że nie ma dobrych i złych. One są dobre dla pewnego rodzaju firm, dla pewnego rodzaju sytuacji albo zła. I teraz nie chodzi o to, że wszyscy mają zakładać działalność albo spółkę, albo jakąkolwiek inną, tylko żeby usiąść i zastanowić się, która forma jest dla mnie w obecnej sytuacji związana z moimi potrzebami najlepsza. Nie? To jakby o to chodzi i też tym też się zajmujemy w Zustaniamus, żeby zanim podejmiesz decyzję, to daj sobie czas, pomyśl, sprawdź i wybierz dla siebie najlepszą opcję. Jasne. Czyli ta spółka z o.o. też w Twoim przypadku okazała się najlepszym rozwiązaniem na ten początek, tak? No bo na początku szczególnie można gdzieś tam się może noga powinąć. Więc... Co, moja sytuacja była taka, że prowadziłyśmy tę spółkę we dwie i w pewnym momencie no bardzo mocno nam się rozjechały nogi, w tym sensie, że z jednej strony mieliśmy jakieś tam trochę problemy z płynnością finansową, ale one były do pokonania. Natomiast to się oczywiście powiązało z konfliktem personalnym, w takiej sytuacji łatwo się skonfliktować. Do tego wszystkiego etyka pracy nasza była bardzo różna. No, różnica jest taka, że ja nadal prowadzę firmę, moja wspólniczka niestety nie. Znaczy nie, niestety, zależy jak to oceniać, ale nie prowadzi firmy, no bo klienci po prostu nie chcieli z nią zostać, nie? Więc... No, wychodzę z założenia, że wiecie, ktoś, kto chce być przedsiębiorcą i chce budować swoją markę, zawsze znajdzie swoją drogę. Natomiast no, ja wyciągnęłam swoje lekcje, swoje wnioski i nie robię tych błędów po raz drugi, tak po prostu. Najważniejsze uczyć się na błędach, nie? Tak.
z ciekawości, bo tu już zaraz jest pytanie, ale jeszcze jak jesteśmy przy tym właśnie, no bo tutaj mamy dużo wyższą opłatę za księgowość, ale też właśnie, czy to nam się nie zwraca, ta wyższa opłata za księgowość nie zwraca nam się przypadkiem na przykład, nie wiem, w postaci mniejszych opłat gdzieś tam w ZUS-ie, czy Tak, no generalnie ZUS-u prawie w ogóle nie ma w spółce ZO, on tam występuje w sporadycznych wypadkach. Oczywiście jak zatrudniacie pracownika, no to od niego trzeba będzie zapłacić ZUS, ale za nas, tak jako osoby prowadzące firmę. Zwykle przy aktualnych stawkach ZUS ta opłata za księgowość jest mniejsza niż stawki do ZUS-u. No i bardzo często da się też przyciąć na podatkach, natomiast znowu statystycznie, patrząc na działalność gospodarczą i spółkę, w prostych firmach usługowych zaoszczędza się mniej więcej 30% na podatku dochodowym. Natomiast mówię o prostych spółkach usługowych, jak mamy spółki produkcyjne, takie co handlują towarami, mają niską marżę, to nie zawsze tak to wychodzi. Więc to jest jakaś tam statystyka, żeby pokazać Wam ogląd sytuacji, na co można liczyć. Natomiast zanim podejmiecie decyzję o spółce, to warto to policzyć, zweryfikować, wiedzieć, z czym to się wiąże, też dowiedzieć się, jak to się doprowadzi, bo to nie jest... To są jakieś tam procesy, trzeba się ich po prostu nauczyć, ale one są inne niż w działalności gospodarczej, nie? Więc zawsze 2-3 pierwsze miesiące są hardkorem dla przedsiębiorców, no bo uczą się kompletnie innego sposobu działania niż do tej pory. No ale to, no tak, no wiadomo, ale jeszcze pytanie odnośnie, bo mówiłaś, że jeżeli mamy małe marże, a na przykład jeżeli właśnie odnośnie takich produktów cyfrowych, no tam mamy praktycznie 100% marży, tak, no bo to robi się raz i później się sprzedaje, no coś pięknego. I teraz... Może ci w pół roku zmieniają prawo, no to nie robi się raz. Tak, no dokładnie. Ale tutaj można bardzo łatwo w sumie jakby tą nadwyżkę za księgowego sobie zrekompensować właśnie na przykład niższymi opłatami już tutaj do... Tak, no. To jest prosta spółka usługowa, nie? Gdzie my sprzedajemy produkty cyfrowe albo takie, co mają niewielkie koszty wytworzenia, czyli mają wysokie marże. No ja w ZUS-u pracuję na spółce ZO od samego początku i biorąc pod uwagę działalność, której pracuję, jest podatkowa, teraz mówię, nie, moją intencją nie jest nikogo wpuszczać w maliny ani nie wiem, doradzać mu złych rozwiązań. Natomiast no, po pierwsze jestem człowiekiem, więc zdarza mi się popełniać błędy. Po drugie ludzie też niektóre rzeczy rozumieją tak jak chcą. Tak, i później interpretują trochę na własną korzyść, albo zmieniają sobie dokumenty, tak, modyfikują, tylko te modyfikacje są bardzo surowe w skutkach i później mają pretensje do osoby, która taki wzór dokumentu przekazała. Nigdy taka sytuacja do tej pory mi się nie zdarzyła, natomiast widziałam na rynku wielokrotnie. W związku z tym ta spółka ZO też mnie chroni trochę przed takimi potencjalnymi sytuacjami, które na szczęście do tej pory się nie wydarzyły i mam nadzieję, że się nie wydarzą. Ale tak śpi mi się spokojnie po prostu, nie? Ale w sensie, bo wy macie jakby ubezpieczenie dla klienta, że w razie W, no to tak, jest to ubezpieczenie. Tak, no. Tak, więc klient jest jakby chroniony, a spółka ZO daje tobie z kolei tą ochronę przeciwko jakby tutaj, no jeżeli ten klient coś wywinie, tak? No tak, tak. Właśnie chodzi o to, żeby oddzielić jakby firmę od mojego prywatnego majątku, nie? Czyli mój prywatny majątek jest moim prywatnym majątkiem i w razie katastrofy to spółka odpowiada tym, co ma za ewentualne problemy finansowe. Oczywiście tam da się dochodzić roszczeń z zarządu, natomiast to w Polsce jest bardzo trudne i skomplikowane i niewiele firm to robi w praktyce. Okej, okay. Tutaj mamy pytanie na czacie. Chyba to nie pytanie. Aha, no takie stwierdzenie. W spółce ZO przy obecnych czasach odpowiedzialność minimalna, minimalnym kapitałem 5000 zł. To znaczy, że rozumiem, no bo właśnie, spółka ZO, tak, czyli tutaj musimy chyba też wprowadzić jakiś kapitał początkowy. Tak, jest kapitał początkowy, który wynosi 5000 zł. To jest minimalny kapitał, który trzeba wprowadzić i teraz te pieniądze wpłacamy na konto spółki, jak ona się już zarejestruje, ale one tam nie są zamrożone na forever, tylko możemy je wydać na koszty spółki. Czyli to jest jakby wkład wspólników w to, żeby spółka mogła mieć jakieś pieniądze na rozruch.
Czyli nie trzeba mieć zawsze 5000 na koncie, bo często ludzie tak to rozumieją. No właśnie, czyli one nie przepadają, tak, że nie są zamrażane i możemy z nich korzystać, mimo to, że to jest jakieś tam zabezpieczenie teoretycznie. Czy to jest bardziej to jest wkład na rozruch, to nie jest zabezpieczone, nie? Tylko mówi się o tym, że wspólnicy odpowiadają do wysokości kapitału, to znaczy, że jeżeli spółka nie przyniesie żadnych korzyści, to wtopią 5000 zł, tak, po prostu. No tak. Więc na tym polega ta odpowiedzialność. No, ale no przynajmniej na początku no, nikt nie chce stracić tych 5000, więc jakieś tam zabezpieczenie jest. Okej, no to dochodzimy już teraz do ostatniego pytania z naszej listy. I co mamy tutaj? Jakie korzyści daje spółka ZO? No to w zasadzie to tu już chyba trochę... Największa korzyść to jest to oddzielanie majątku i ograniczenia, rzeczywiście ograniczenia prawie do zera odpowiedzialności swoim prywatnym majątkiem, czy też majątkiem całej rodziny w przypadku wspólności majątkowej. Mamy też możliwość prowadzenia wielu spółek jednocześnie, co jest szczególnie istotne, jak ludzie prowadzą marki o różnym ryzyku biznesowym. Na przykład jest firma transportowa, która ma bardzo wysoki poziom ryzyka. Obok tego macie, nie wiem, zbieracie, kupujecie nieruchomości na wynajem. Tak? I teraz wyobraźcie sobie, że jeżeli firma transportowa się położy, to odpowiadacie wszystkimi swoimi nieruchomościami za to, czyli te, które sobie kupiliście. A jak macie dwie osobne spółki z o.o., to katastrofa w jednej nie powoduje wpływu na drugą i odwrotnie. Więc też możecie tych spółek prowadzić kilkanaście nawet, jeśli macie taką potrzebę. Możemy spółki zakładać w różnych konfiguracjach osobowych, czy jak pracujecie w trzech projektach, są wszędzie inne składy osobowe, to możecie być wspólnikami czy członkami zarządu w trzech różnych spółkach jednocześnie. Podatkowo zwykle spółki wychodzą do przodu, mówię zwykle, bo nie zawsze, ale szczególnie te usługowe spółki, proste spółki usługowe wychodzą ekonomicznie taniej. No oczywiście księgowość jest droższa, więc tą korzyścią niekoniecznie, natomiast jakby korzyścią, która wynika z droższej księgowości, jest to, że prowadzimy pełną księgowość, czyli że jak umówicie się na to, żeby na przykład macie, nie wiem, sprzedaż produktów hydraulicznych i samochodowych na przykład, już tam nawiązując do poprzedniego przykładu, to macie to zaksięgowane jakby w dwóch osobnych wierszach, tak samo koszty. I dzięki temu też wiecie dokładnie, na której marce, na której gamie produktów macie, jakie marże, ile zarobiliście, ile straciliście, więc ta pełna księgowość, jeśli się dogadacie z biurem rachunkowym, żeby to było księgowane tak, jak wy chcecie, to też macie od razu raportowanie, które pozwala wam na prowadzenie lepiej biznesu, nie? Więc ta pełna księgowość ma też sporo zalet, pomimo tego, że jest droższa. Mhm. No to chyba się zastanowię. może faktycznie. No okej, to tutaj widzę, że czat na razie nie zadaje pytań. Jest tak, jeszcze... Mamy 22:20, słuchajcie, matko. No właśnie, to... Ja też już powinienem się zbierać, także akurat dojechaliśmy do końca, jeśli chodzi o naszą listę pytań jeszcze i... No i co? I będziemy kończyć chyba, nie wiem, bo tak, tutaj myślę, już... Myślę, że to jest bardzo dobra godzina i tak sporo tak. osób wytrzymało z nami do tego momentu. Dokładnie, ale naprawdę mega materiał, bardzo dużo ciekawej informacji i postaram się tutaj akurat do tego live'a, bo on jest tak soczysty w informacje, dodać po prostu jakby te przedziały i tam... Może opiszemy to lepiej i wrzucę tak bezpośrednio na kanał. Także naprawdę bardzo Ci dziękujemy za to, że mogłaś tutaj poświęcić nam czas. Jeszcze raz przypominam, że wszystkie kontakt i ten dostęp do link do sklepu, do tych książek, o których tutaj mówiliśmy, jest pod linkiem w opisie do tego filmu. Tam można znaleźć konsultacje, można znaleźć te książki, także myślę, że warto. I ktoś tutaj jeszcze coś napisał. A co? Ja pytałem o spółki akcyjne. To już trzeba sobie doczytać. Nie, spółka akcyjna, jeżeli chodzi o korzyści, ma bardzo podobne zalety do spółki z o.o., to jest spółka również prawa handlowego i znowu to jest z motorem. Przepraszam was, zapomniałam zamknąć okno, nie? Z tego to wynika.
Natomiast jeśli ja robię raczej dla większych firm i tam zamiast wspólników mamy udziałowców i są ogólnie inaczej rozłożone prawa i obowiązki zarządu i akcjonariusze, ale to tak w bardzo dużym uproszczeniu. No tak jak mówię, tak czy inaczej, myślę, że bez konsultacji tutaj się nie obędzie. Ja na pewno niedługo się tam pojawię, także na pewno nie widzimy się po raz ostatni dzisiaj. No i zobaczymy może jeszcze w przyszłości, bo rozumiem, że to znaczy, no wiem o tym, że masz ogromne doświadczenie właśnie z zakładania firm, z własnej firmy, o tym jak zaczynać, jak na co tam uważać, bo to nie tylko podatki, nie tylko wiadomo tutaj ZUS-y, ale też takie bardziej no, biznesowe decyzje. To też chyba prowadzisz szkolenia z czegoś takiego? Tak, prowadzę szkolenia z zarządzania, tak. Zarządzania firmą, biznesem, działami, ale tak bardziej od strony biznesowej niż tej ludzkiej. Tak, nie chodzi mi o zarządzanie ludźmi, tylko rzeczywiście układanym bardziej pod stronę procesów. No to zobaczymy, może jeszcze coś się tam da wymyślić. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, naprawdę bardzo dużo wiedzy i no i co, i to uciekamy, dobranoc chyba. Nie wiem, dziękuję wam bardzo, dziękuję Mariusz za zaproszenie, za wasz aktywny udział, za mnóstwo pytań. Zapraszamy na zustaniamus.pl i do usłyszenia kolejnym razem. Dziękujemy bardzo, dobranoc, hej. Hej, trzymajcie się. I to już wszystko w tym filmie. Jeśli się przydał, to będę wdzięczny za polubienie go i przypominam o subskrypcji kanału, jeśli interesuje Cię tematyka WordPressa. A teraz dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!